Cześć, Czy Ela. mogę dostać odpowiedź na to, dlaczego dostałem wyciszenie, mimo że nie jestem twoim hejterem? Cześć, Elu. Ela, mam nadzieję, że słyszałaś tą rzecz. Wieczór. Cześć, witajcie, tutaj Ela, Gavin. Weszłam, bo ktoś mi napisał, że jakieś dziwne osoby są tutaj na Mamy rozmowie, nowych. więc zapraszam, żeby zobaczyć, co się No tak, dzieje. Ela, No jeżeli tak, dla Ela, ciebie osoby, które cię wspierają, ale teoretycznie mnie które tu nie ciebie ma. bronią, to są dziwne, to tak, jesteśmy dziwni. Mamy Podałaś nowych bana osobom, troli. które cię bronią za każdym razem, które są na innych serwerach wyzywane za to, że cię bronią i ty dajesz im bana. Także dla Rajdują hejterów nas. pewnie jesteśmy dziwni, tak, faktycznie. I nagrywają. Jesteś nam potrzebna, żeby porządek tu przeprowadzić. To No. znaczy, ja to skonsultuję jutro z Buziaczkiem te wyciszenia, bo on już teraz śpi. No skonsultuj, bo on Buziaczek nas zna i wie, kto naprawdę cię lubi i co mówi, więc zrób to proszę. Jeszcze jedna sprawa, Zachęcam czekaj. hejterów do No tego, i żeby jeszcze jedna zostali. sprawa. Przepraszam, mogę tylko po coś powiedzieć. Cześć, Ela. Jestem na wakacjach, inna strefa czasowa. Tutaj The Car Returns. Jak się zgodziłam z tobą wczoraj, ty napisałaś, zrobiłaś post i napisałam zrób to Elu, Janys mnie od razu wyciszył na tydzień. Chodziło mi o to, że powiedziałaś, że pousuwasz adminów i tylko do tego, że się z tobą zgodziłam, wyciszył mnie na 7 dni. Czy gdy będziesz miała czas, czy możesz z Buziaczkiem na ten temat porozmawiać? Ela, nie daj się Ela, ty nie możesz się zaspać. tak dawać hejterom, bo oni ci działają na niekorzyść, przecież wiesz o tym. Oni cię podpuszczają i zablokujesz wszystkie osoby, które cię naprawdę lubią i zostaniesz tu sama z hejterami. W ogóle fakt, że ktoś ci napisał, że jestem podobno zdrajcą i nie wysyłając do tego żadnego screena, żeby poprzeć tę tezę, też jest absurdalny i dostałem wyciszenie za jakieś pomówienia, chowie. Mimo, Tak że na samo głos... fundacja. Nawet nie sprawdziłaś i też jej dałaś bana. Tak, bo ktoś powiedział, że ono jest, że to jest ten. Przecież to są dwie Jakieś inne tam osoby, osoby. co słychać. Przecież Potwierdzam. Elu, jak w lubce na swoim serwerze napiszesz szczur, no to zobaczysz, że nic takiego nie pisałem i przede wszystkim, że ludzie faktycznie lubią mnie na tym serwerze, więc naprawdę nie wiem, o co chodzi. Ale ty teraz mówisz z innego konta, bo skoro dostałeś wyciszenie, No, czy jak? ale tak jak Nie mnóstwo jesteś innych inny. No osób, tak, które Elu, bo dostają wyciszenie. przyszliśmy tu z innego konta, bo cię lubimy i chcemy tu być. A ty mi dałaś bana za nic. No, mnie również. Nie, Nie, no tak ale samo, ta nie dostałem od ciebie tylko Janysa. sfrustrowana ciulica, były screeny, że na pijani Belweder się o mnie negatywnie wypowiadała. Elu, to nie są negatywne wypowiedzi na twój One temat. Ja były ciebie lubię i akurat cię zawsze bronię, ale też mam chyba prawo mieć swoje zdanie. Ale za każdym razem staję w twojej obronie, ludzie mnie wyzywają przez ciebie. Ale jakie zdanie? Zapytałaś się, Że ja jestem słuchaj, chora Elu. psychicznie, tak? Nie, nie uważam, że jesteś chora psychicznie. Nie napisałam Ale nikogo tak, że takiego. potrzebuję Zaburzenie to. terapii, Każdy z nas potrzebuje terapii, ale słuchaj, zapytałaś się, dlaczego Buziaczka, dlaczego ja się nazywam sfrustrowana ciulica? Wiesz dlaczego? Dlatego, że pod jedną z głosówek, która była nagrana, ktoś mi tak wyzywał, dlatego że stawałam w twojej obronie. I tak się nazwałam, bo mnie tak Ale nazywają. co, no ale czytałam te twoje po prostu komentarze na pijalni Belweder i po prostu nie twierdzę bezczelnie, bo to, co tam piszesz, to jest jakiś totalny stek bzdur. Ela, Ja Ela, rozumiem, że coś się ci z tym nie wyciąga zgadzasz, ale ja nie teczki. miałam niczego złego na myśli i. No ale jak niczego złego, kurwa. Ela, No Ela, Ela, ja chciałam nie powiedzieć czytaj taką tych rzecz. takich rzeczy, jak ci wysyłają, Ja nie chciałam przyklejaj powiedzieć ich. taką rzecz. Ktoś ci Hejterom chciałam teczki powiedzieć jakieś. taką rzecz. Ktoś ci Ja teczki z Twittera wysyłał. poroniłam w ciąży, byłam w ciąży, to mój były mąż mnie bił, urządzał mi awantury. Byłam po prostu w ciąży, miałam brzuch, a on się nade mną znęcał i wiedziałam, że to dziecko mi umrze po prostu w tym brzuchu. 5 lat małżeństwa to był jeden wielki koszmar. Za każdym razem, jak byłam w ciąży, to mąż mnie po prostu prześladował. Wiedziałam, że mam urodzić dziecko i że ono po prostu nie przyjdzie na świat. O Tak Jezu, mi o tym to nie minęło. mówiłaś. Kartą ofiary, Tak mi bo minęło. ludzie Tak mi ci minęło. Chcę coś konkretne powiedzieć. rzeczy. Tak mi minęło 5 lat mojego małżeństwa. I chciałam wam powiedzieć taką rzecz. Mi nie zależy na Marysi.
Dwoje dzieci mi umarło, to byli chłopcy, ja mogłam mieć dwóch synków. Ja jej nie Ela. potrzebuję, ja jej nie Ela chcę, będzie ja jej nie żałowała tego. kocham. Ela będzie Rozumiecie? żałowała tego, nie Rozumiecie mów. to? Ale to nie chodzi o Marysię. Mogą sobie ją zabrać do domu dziecka, do izby dziecka, do rodziny arabskiej, do dwóch gejów, żeby ją wychowywali, do multikulti. Niech ją wychowają lewacy, żeby po prostu nienawidziła Polski. Ja mam na to wyjebane. Mi umarło dwóch chłopców. Ja mam na to wyjebane po prostu. Chcecie sobie ją brać, to sobie ją kurwa bierzcie. Ale nikt nie chce zabrać Marysi. Nie, proszę, Ela, nic ci córki nie odmówi. Tak mówisz teraz. My jej nawet będziemy ją wspierać, jak ona wyrośnie na coś porządnego. 10 lat po prostu sobie wszystkiego odmawiam, żeby Marysia miała po prostu wszystko, o czym zamarzy. Narty, buty narciarskie, wyjazdy na wakacje, szkoła, samochód, kurwa wszystko, nie? Elu, jeżeli chcesz zrobić córkę youtuberkę, to zrób. Z tych stron drą ryje, że ja jestem złą mamą. Ja mam na to wyjebane, no to kurwa niech ją biorą, no niech ją kurwa biorą, no niech kurwa przyjdą już. Ela, przecież ty wiesz, że nie jesteś złą mamą. Niech przyjdzie ten kurator rodzinny, kurwa, z tą policją, niech ją kurwa wezmą w tych sandałkach, krótkich spodenkach i pod koszulku i niech ją zabiorą i ja będę żyć dalej bez niej, rozumiecie? Mi dwoje chłopców umarło, mogą mi zabrać trzecie dziecko też. Uważacie, że ja nie mogę mieć dziecka? Nie muszę mieć dziecka. Uważacie, że nie mogę mieć chłopaka, partnera? Mam wyjebane na Marka, nie muszę go mieć. Ja mogę Dobrze. Mieć pana. A ty nic nie musisz. Tak ja naprawdę. nie potrzebuję mieć dziecka. Nie potrzebuję mieć partnera, nie potrzebuję mieć rodziny, nie potrzebuję mieć przyjaciół, współpracowników, nikogo. Rozumiecie? Ja mogę być sama. Sama. Alone. No to czego ty potrzebujesz? Znacie mi ulica 20, mieszkanie 11 w Krakowie. Przyjdźcie tu, zabierzcie mi, kurde, dziecko, zabierzcie mi wszystko, dajcie mi komornika, zabierzcie mi majątek, zabierzcie mi pieniądze, zabierzcie mi telewizor, zabierzcie mi samochód. Ja mam na to wyjebane, bierzcie! Elu, ale mówisz teraz do osób, które nic takiego o tobie nie mówiły ani nie pisały. Ludzi, jest tyle ludzi w Polsce, potrzebują. Przychodźcie i bierzcie, ja wszystko rozdam. Ja wszystko rozdam. Koniecznie następny filmik o tym, o Eli. Ja nie chcę dziecka, ja nie chcę chłopaka, ja nie chcę nikogo. Ja wszystko oddam. Ja oddam telewizor, ja oddam lodówkę, oddam samochód, kurwa. Bierzcie sobie wszystko i wypierdalajcie ode mnie. Koniec, Elu, możesz się na chwilę uspokoić? Nie, nie mogę się uspokoić, nie mam ochoty się uspokoić. No to nie masz się zrzeszyć na dzisiaj. Chcę uspokój. Wiesz, tylko słuchajcie tego razy. To nie zabierajcie. Kto cię tak zdenerwował? Ciebie, Mikołaj. Mnie też. Ale nie istnieje. Ela, słuchaj, przez takie gadanie właśnie masz jak tylu hejterów. Dobrze im powiedziałaś, Ela. Zażywiam się, żeby moja córka miała wszystko i dowiaduje się, że jestem śmieciem, szmatą, kurwą i leniem. Mam no na to nie wiesz tego do siebie w ogóle. Ja nie muszę jej brać na wakacje, nie muszę. Muszę spędzić wakacje w domu dziecka. Nie musi jechać z matką nad morze. Może się z domu dziecka dwa miesiące i płakać, niech siedzi. Zepsuć mamie, te wakacje to każdy potrafi, nie? W internecie. Czy ja ten że chcemy jechać? Nie musi jechać ze mną do Władysławowa, nie musi. Może siedzieć w Krakowie w domu dziecka. No tak jest, nie? Że potem ludzie podglądają gdzieś tam i kurwa szukają z tym Markiem, co jest śmieszne. Jak ta jej córka ma siedzieć bezpiecznie. Nie muszę jechać na 60 dni. Będę się kurwić, będę się lumpić, będę chlać.
Będę ludzie robią. Będę siedzieć pod dworcem, będę kraść, będę robić, co będę chciała, a niech ona siedzi w domu dziecka. Wcale nie muszę jej poświęcić lipca i sierpnia. Nie muszę z nią być. Nie muszę. Ale nie może. Muszę po prostu. Ale może. A to grozisz nam teraz? Nie, nie grozę. Zajebistą youtuberkę. Wziąć córkę na wakacje, to niech nie jedzie na wakacje. Niech ją jutro zabiorą. Piszcie, nagrywajcie, wzywajcie, niech przyjdą, niech ją zabiorą. Niech sobie siedzi w domu dziecka od 5 lipca. Elu, czy Marysia jest z tobą? Elu, oni się to trochę cię wkręcili ogólnie z tym zabieraniem dzieci. Ale wszystkim przeszkadza, że planuje wakacje, no nie? Wszystkim przeszkadza. No to nie na mnie. Na mnie przeszkadza, Elu. Na ulicy Grodzkiej w domu dziecka będzie tam miała fajnie. Elu, jakbyś tutaj dzisiaj z nami była, to byś wiedziała, że żadna z osób, które zbanowałaś, nie powiedziała ani złego słowa o tobie. Może być w lipcu na plaży z mamusią, pływać na matracu, być szczęśliwa i się śmiać, a może siedzieć na Grodzkiej w domu dziecka i płakać. Kto ci takich rzeczy naopowiadał? Straszą cię TVN-em, tam się nie przejmie w ogóle tym. Mamo, karawana idzie naprzód. Przecież ja nie dbam o dziecko, nie utrzymuję, zaniedbuję. Kurwiszą, alkoholiczka, lumpiara, szmata. No to kurwa, zabierajcie ją. Ty masz ważne zadanie do spełnienia na tym świecie. To dziecko jest potrzebne. Ty masz ważne zadanie do spełnienia na tym świecie. Mam udawane całemu światu, że po prostu dbam o dziecko, to niech ją zabierają do Arabów, no, albo do jakichś gejów, albo do jakichś obcych. Mogę coś powiedzieć? A skąd wiecie, jak ją odbiorą? Czy tatuś ale po prostu my nie chcemy, żeby ją odebrali. Czy nie? Jak w 80% rodzin doszywanych dochodzi do molestowania seksualnego dzieci. Słyszeliście o tym, czy nie? Masz te dane, Ela. Marilyn Monroe odebrali, rozdzielili ją z matką, bo miała załamanie nerwowe i była w 6 albo 7 rodzinach zastępczych i w każdej rodzinie ojczym ją gwałcił. I dlatego potem się rozbierała na filmach, grała... Oni nie rozumieją, bo są za młodzi, nie? A w końcu w wieku 36 lat popełniła samobójstwo. Nie daj nakręcić się hejterom. Kręcą drogę. Dla mojej córki? Lepsza będzie rodzina zastępcza dla mojej córki? Możecie, jesteście przekonani o tym, że jak odbierzecie ją mnie, to że ją ktoś nie będzie gwałcił? Jesteście tego pewni? No, powiem ci, że z dużą prawdopodobieństwem tak. Nikt jej nie będzie gwałcił. Dzieci są gwałcone w 80% rodzin zastępczych i to są dane sprawdzone na całym świecie. Skąd te dane? Elu. I myślicie, że moje córki z jej urodą to się na nią tatuś zastępczy nie rzuci? Przestań tak mówić w ogóle. Czemu to zdajesz kręcić? A to myślisz, że się nie rzuci? No nie. Nie rzuci się? Oprze się jej urokowi? Ela. Jak to nie będzie jego dziecko biologiczne? Tak. Podejrzewam, że tak. Dziecko, to jak ma się nie oprzeć? Co ty mówisz, Ela? Ale co mówię? Mówię o tym, że w rodzinach zastępczych molestuje się dzieci. Ela, nie słyszałaś o tym? Tak, to są kurwa godne. Co najwyżej ciebie, twoi hejterzy molestują i ty to wykażę. To słucham. Czego jeszcze chcecie wiedzieć? Nie będzie wakacji z Markiem, bo Marek popijany cały weekend ma w dupie wszystko, dokucza mi. Po prostu ma wszystko gdzieś. Z jakimiś babami się umawia i nie będzie żadnego wyjazdu. Co chcecie wiedzieć? Chcieliście, żebym przyszła na głosówkę, tak? Córkę tak. Mi odbierają, idzie do domu dziecka. Co jeszcze chcecie wiedzieć? A kto ci odbiera? Kto was interesuje? Ale odbieraliście tą córkę, czy nie? Nie jadę na wakacje z moim chłopakiem, bo już nie jest moim chłopakiem, bo się umówił już z kolejną kurwą. I nie jadę na wakacje z córką, bo córka idzie do domu dziecka. Chcecie jeszcze coś wiedzieć? Ale kto tak powiedział, że idzie do domu dziecka? Z mojego życia? Weź się uspokój. Ale dostałaś jakieś pismo, że idzie kiedyś. Ale co się ma? Kręciłaś, co się stało?
chcesz być spokojny, to ty się uspokój, kurwa. Jesteś ze swoimi ludźmi, którzy ciebie... A to, ty niespokojnym to jest karalne w Polsce? Nie mam prawa... Nie, ale mówisz dużo słów, których będziesz żałować i wykorzystają to przeciwko tobie. Ale nie będę żałować. Nie mam prawa, by zniknąć. Ty rozumiesz, Ela, że ty się w ten sposób spalasz. A co, kurwa, spala? Nie ma w Polsce wolności. Spalasz się niepotrzebnie. Tu się czuję? Trzeba się zakneblować, zamknąć ryj, nie wolno nic powiedzieć? Ale spalasz się, tracisz energię niepotrzebnie. Wcale się nie spalam. To nie jest dla ciebie zdrowe. Mam dosyć nękania mnie codziennie, że trzeba mi odebrać dziecko. To sobie, kurwa, odbieraj. Mówię, ale to myślisz, że takie wypowiedzi pomogą? Ja myślę, że pomogą, bo jak coś się przysłucha, to nie mówię do moich fanów. Chcecie sobie brać dziecko, to sobie bierzcie moje dziecko. Ja mam... Nie zależy mi na moim dziecku. Jeszcze nie psychiki kobiety do jest godzina trzecia. Weź się Ela, ja zarobiłam na lajnie 2000 złotych, mam być wolne. Ela, zrozumcie, hejterzy i ludzie, że Ela się nie zmieni. Ela będzie tylko lepsza, lepszą wersją siebie. I Ela się nie będzie zmieniać. Choćbyście, kurwa, nie wiem, ile jej mówili, nie wiem, ile hejtów wysyłali, ona się ale nie zmieni. Ale oni sobie biorą dziecko, ja nie chcę tego dziecka. Taka właśnie, Ela. Ela nie w tym wszystkim jest piękna. Tak. To nieprawda w ogóle. Sprawy się, że jesteś teraz zła i dlatego tak mówisz, Elu. Słuchaj, że to Ela naprawdę zmęczyła. Marysia przeszkadza mi w karierze i Marek przeszkadza mi w karierze. Kariera jest dla mnie najważniejsza, nie chcę ich. Jak chcecie, hejterzy, podnieście na Discord, to dobra, moja Ela, matka też mi przeszkadza w mojej karierze i nie chce mojej matki. I mój brat też mi przeszkadza w mojej karierze i nie chce mojego brata. I mój były mąż też mi przeszkadza w mojej karierze i nie chce mojego byłego męża. I koniec. No. Mam po prostu wiele pracy na mojej rodzinie. Nie chcę tych ludzi. Męża i wie, jesteś teraz nabuzowana, ale potem będziesz żałowała. Aż się tak zasmuciło, Elu. Właśnie, czemu tak nagle się odpaliłeś? Co się odpaliło stało? Się, bo po prostu Marek jest po prostu świnią. Cały weekend się do mnie nie odzywa. Robi mi jakieś, kurwa, ciche dni. Po prostu chleje tylko tam po prostu to piwo. Ma wszystko w dupie. Po prostu robi z siebie jakiegoś poszkodowanego przez los. A to ja mam problemy życiowe, a nie on, kurwa. I mam po prostu go gdzieś. Po prostu jest podły. Nienawidzę go. Żałuję po prostu dnia, kiedy go poznałam. Ale jesteś toksyczna. Znajdziesz sobie lepszego. Toksyczna miłość po prostu. Marek podobno był molestowany. No to też ma jakieś problemy, co nie? Tak, on ma problemy, które polegają na tym, że ponieważ po prostu sam został skrzywdzony przez los, to teraz będzie krzywdził innych ludzi. No. Wy się kochacie w ogóle? Słychać mnie? Tak, słychać. Mój były mąż też był skrzywdzony przez los, też po prostu miał ojca, który się nad nim znęcał, pochodził z rodziny toksycznej i za to, że tak mu było strasznie ciężko, to potem mi rozjebał całe nasze życie i zostawił mnie z malutkim dzieckiem. A Marek, biedny, pokrzywdzony przez los, tak strasznie, tak skrzywdzony, no to teraz oczywiście to go usprawiedliwia do tego, że poznał mnie, to sobie co chwilę bierze jakąś kochankę, jakąś babę. Tak, on jest pokrzywdzony przez los, bo ktoś go wykorzystał, więc oczywiście na przykład nagrywa live, że mnie kocha, że mu na mnie zależy. Ja się nim interesuję, po czym on jedzie z jakąś babą do hotelu, robi sobie z nią zdjęcia nago, wrzuca do internetu i mówi, że ją kocha. I się cieszy, jak ja cierpię, płaczę i upijam się na live i strasznie go to śmieszy i czuję się szczęśliwy i dowartościowany, że ktoś taki jak ja cierpi, nie? Bo po prostu ktoś go kiedyś skrzywdził, więc teraz musi krzywdzić innych. Na tym to polega, no. Bo w życiu ja też się nie wyżywam na innych. Jak każdy ci mówił, żebyś kopnęła w dupę Marka, to ty mówisz, nie, nie będą mi inni ludzie mówić, jak mam żyć. A teraz jest, no, wielce zdziwienie, że Marek cię krzywdzi.
Jak mi wytłumaczycie to? Pół roku nagrywał live'y, że mnie kocha, że mu na mnie zależy, że chce się spotkać. Jak wynajęłam po prostu hotel, żeby przyjechał, wszystko zaplanowałam, to powiedział: wypierdalaj, spierdalaj, mam cię w dupie. Ale my ci mówiliśmy. Następnie wziął jakąś obcą babę, pierwszą lepszą z brzegu, sprowadził do siebie, jechała 600 kilometrów do Czerska, wynajął jej hotel, za wszystko zapłacił, wydupczył ją przez 4 dni, zrobił zdjęcia, wrzucił do internetu, żeby wszyscy zobaczyli i ja, jak się świetnie bawili. Elu, ale tak ogólnie to wiesz, że to jest ściema z tym. W sensie, on tak naprawdę... to wszystko montuje tylko po to, żeby cię wkurwić, a tak naprawdę ale on się z nikim nie spotyka na boku. Spotyka się. Uwierz mi, że nie. A czemu ty się tak tym przejmujesz? Ja po prostu testuję. Uwierz mi, że to jest wszystko po prostu pic na wodę fotomontaż. A uwierz mi, że nie. Uwierz mi, że się dupczył z tą babą, zrobił sobie zdjęcia, rzucił do internetu i pokazał. Zobacz sobie, Elu. Miałem się to tak spotkać, ale mam na ciebie wyjeżdżanie. Przez to, że jesteś oburzona, to tworzysz sobie teraz wizję po prostu tego wszystkiego. A ty jakby to, że on to wszystko montował, to właśnie to miało na celu, żebyś ty myślała, że jest jak jest, a jest zupełnie inaczej. Ale może Pelikan za przeproszeniem, My Queen, kocham cię. Jesteś gwiazdą mojego kosmosu. A skoro to nie tak chce, po prostu chcą hejterzy sobie, wkurwiłam się tymi debilnymi screenami tej sfrustrowanej ciulicy, co tam po prostu pierdoliła, że jestem chora psychicznie. Nie napisałam, prostu, że jesteś chora psychicznie. Mam po prostu wyjebane. Kurwa, bierzcie sobie. To nie jest choroba psychiczna. Bierzcie sobie, kurwa, to dziecko. Bierzcie sobie ją. Zeżryjcie sobie ją. Ja już jej nie chcę. Jakbyś z nami... Elu, nie mów tak. Krable wcześniej, to byś nie była taka wkurwiona, tylko byś się z nami śmiała teraz na głosówce. Ja powiem wam taką rzecz. Ja zrobię taką zadymę na całą Polskę, jak mi ją zabiorą. Nikt się nie zabierze, potem, nikt się a wbiera. Potem odejdę i zniknę. I to dziecko będzie cierpieć do końca życia, że mnie zgnoili hejterzy. Może skup się na ważnych rzeczach, tak jak wychowanie. Elu, ale ty chcesz zrobić na złość dziecku czy innym? No najpierw pozwolę, żeby ją zabrali. Ela. Potem rozjebie wszystko. Dziecku. Rozjebie wszystko, cały system, a potem po prostu zniknę. I nie będzie już miała mamy, nigdy. Elu, a myślałaś, jak się czuje Marysia? Myślicie, hejterzy, że będzie szczęśliwa? Cały internet jest pełen moich filmów. Każdy film mój jest dla niej testamentem, żeby wiedziała, jak żyć. Ja to sobie wszystko nagrywam, bo wiem, że mi ją zabiorą. Nagrywam to dla niej, jak mnie nie będzie, jak umrę, jak mnie zabraknie, dziękuję, będzie sobie Ela. Oglądała. Te filmy nie znikną. Będzie no tak, a jak zobaczy te głosówki, ktoś to nagra, co dzisiaj mówisz, to nie boisz się, że będzie jej przykro? Nie będzie jej przykro. Stwierdzi, że ją zadręczyli jej mamę. Zadręczyli jej mamę. Tą głosówkę to akurat wątpię, że ktoś ją nagra. To jest tak randomowa pora, że nie. Że leci stream teraz jeszcze. Ale grajcie, było o trzeciej i ktoś i tak nagrywał, także myślę, że spokojnie. A mam wyjebany. W Polsce jest wolność słowa. Żyjemy w Polsce, kurwa, a nie w Rosji. Ale dlaczego ma cierpieć twoja córka? Nie wolno mi powiedzieć, co czuję? Kurwa, nie wolno się napić piwa, nie wolno przekląć, ale Ela, nie wolno mieć konkubina, nie wolno mieć kochanka i nie wolno powiedzieć, co się czuje. Co to kurwa jest? Jakiś zakaz mówienia, co się czuje? Ja mówię, co czuję. A co wy myślicie, że ja ściemniam, że ja sobie robię odsłony filmów, kurwa? Nie, ja ci w zupełności teraz wierzę w to, co mówisz. W zupełności. Marek jest zadowolony cały weekend. To jest po prostu... spotykam się z facetem tylko dla odsłon filmów. On nie jest dla mnie żadnym wsparciem. Codziennie pijany, codziennie wkurwiony, codziennie... To rzuć, bo cię ciągnie w dół. Czemu się z tym nie dostaniesz, skoro tak robi?
ciągle niezadowolony ze wszystkiego, ciągle się przypierdala, za wszystko płacę, wszystko robię, wszystko załatwiam, kurwa, zabiegam o niego, staram się, po prostu mam to w dupie, po prostu chciałabym, żeby chociaż raz jedna osoba mi sama ze swojej inicjatywy powiedziała, że jej na mnie zależy, żeby mnie zabrała do kina, żeby zrobiła coś dla mnie, a nie, że ja ciągle muszę wszystko sama organizować, po prostu mam to gdzieś. Marek tego nie zrobi, trzeba się z tym pogodzić i ewentualnie sobie kogoś innego znaleźć, bo Marek nie będzie się zatraszował. No to sobie uszczelniłam dzisiaj to, no. Tylko już nie wracajcie do siebie, bo to źle na was działa. Dymkowski. Ważne, żeby raz, a dobrze, kurczę, skończyć z tym wszystkim. Dymkowski opublikował listy tej pizdy, po prostu tydzień przed przyjazdem do mnie się z jakąś babą umawiał, jakby tylko na niego skinęła palcem, to by odwołał przyjazd do mnie i pojechałby do niej po prostu. Elu, a widziałaś te posty, co wstawił Dymkowski na twoją stronę fotograficzną? Widziałam. Zdjęcia Marka? Usuń to sobie. Nie wiem, nie umiem tego usunąć, szukałam tego, nie wiem gdzie to jest. Niech Facebook spróbuj to do Facebooka zgłosić. Nie wiem, gdzie to jest. Jak Dymkowski to wstawił? W sensie, że to na... Na fanpage to wstawił. Na fanpage wstawił. Nie wstawia, no kurwa. Już myślałem, że stronę zhakowali. A ja mam na to wyjebane. Skoro Marek wysyła ludziom swojego gołego chuja, to niech za to teraz odpowiada. Ja mam to gdzieś. Dlaczego ja mam to usuwać? Ja nie wysyłam ludziom zdjęcia swojej gołej cipy, jak się onanizuje. Wysłał to, chodzi po internecie. Co ja, dlaczego ja mam to teraz czyścić? Może nie pamiętasz. Wysłał to, wysłał, no. Może robiłaś, nie pamiętasz. Pali mnie to. Chcecie sobie oglądać jego kutasa, to sobie oglądajcie. W końcu wysłał 30 różnym osobom. No to się musi chyba liczyć z tym, że to lata po internecie. To co ja mam chodzić i usuwać? No ale fajnego ma, czy nie? Przyjemność. No ma fajnego, czy nie? No jak mówicie, że widzieliście, to ktoś widział stąd, ja nie widziałem. Jak jakoś ja sobie nie wrzucałam do internetu po prostu żadnych filmów pornograficznych, jak sobie po prostu wsadzam jakiegoś sztucznego penisa, czy się z kimś dupczę. Jakoś nie wrzucałam. Skoro on wrzucił, no to kurwa niech się teraz liczy z konsekwencjami. Dlaczego ja mam to czyścić? Mam to gdzieś. W oktagonie, Elu, niż tam się... A co mnie to obchodzi, co on udostępnia w internecie? Rozsyła gołego chuja każdej osobie, która go poprosi, no to niech się liczy z konsekwencjami. Co ja mam zrobić? Ale jak to wisi na twoim fanpage'u, to działa to na twoją niekorzyść. Ela, tacy są faceci. Każdy facet, którego poprosisz o chuja, to ci wyśle chuja. Mówię ci. Każdy facet, którego nawet nie poprosisz, ci może wysłać, ale niekoniecznie wyśle. Tak działa świat. Gdyby miało być inaczej, to Bóg by inaczej świat stworzył. Tak rzekł Mencen. Nie, nie Mencen. To Bosak. Prawo... Bosak, nie tak. Bosak, no. Zrobiłam błąd, bo akceptowałam tego Dymkowskiego tutaj na serwerze. Sam po prostu się obnażał, machał fiutem. A teraz powiem, że Marka, jakiś psychopata się po prostu do mnie przypierdolił. Będę miała nauczkę na przyszłość, żeby się nie zadawać z jakimiś psycholami, z jakąś patologią taką jak ten Daniel i jak Rafatus, no nie? Patologia to patologia. Nie ma sensu takim ludziom podawać ręki, pomagać, szanować ich, tylko trzeba od razu im powiedzieć wypierdalaj i kopa w pysk. No też ci to mówiliśmy, ale ty słuchasz hejterów od razu, a tych, którzy ci sprzyjają, to w ogóle. Powiem ci tak, jak teraz jest wielka nienawiść do Marka, są koty darte, a jutro, najpóźniej pojutrze znowu będzie wielka miłość i ty znowu do niego wrócisz. Znowu znajdą się ludzie, którzy powiedzą tak, brawo Elu, wielka miłość przetrwa wszystko. I tak, to tak w kółko się kręci. Niego. Wrócę do niego z braku laku, bo nie mam nikogo innego, rozumiesz? A to nie lepiej mieć kurwa wcale nikogo, niż ale mieć Marka? Lepiej być samą niż z kimś takim, kto cię tak krzywdzi cały czas.
Dzieci, wakacje się nie przejmą tymi hejterami, w ogóle bawcie się dobrze nad tym morzem w ogóle. Paladyn, zamknij się już dzisiaj. Ile nerwów byś ja nie mam nikogo, ja nie mam nikogo innego, tylko po prostu takiego wariata Marka, nie mam nikogo innego. Ale Elu, dopóki z nim będziesz i będziesz sobie wydawać filmy, nikogo nie znajdziesz. Zrób miejsce dla kogoś innego. Lepszego. Dla Marysi. Podaj adres, gdzie jedziesz, to nie wiem, odpowiedź taki. Dla Marysi nie ma miejsca. Ja jestem zła, toksyczna, podła, świnia. Po co jej mama jest potrzebna? Nie musi mieć mamy. Ela, przestań. Wiesz, po co jest mama potrzebna? Bo ty ją, kurwa, urodziłaś i masz pewne obowiązki wobec niej. Dlatego jest potrzebna. Ale wszyscy paladyn, zamknij się. Natomiast sobie ją zabierają. Może być sierotą, nie musi mieć mamy. Co to jest matka? Matka to jest śmieć, to jest nikt. Matki się w Polsce nie wspiera. Po prostu matkę się kopie, daje się jej grzywnę, ciąga się ją po urzędach. Dzieci się zabiera. To niech sobie ją biorą, no. No ale tak, dzieci trzeba wspierać. Pani Elu, mam jedno pytanie do pani. Mógłbym je zadać? Boże, to jesteś ty młody. Ja się martwi o Marysię, 14 lat i życia 40 i kurwa siedzi. Do spania w zniarzu. Ja pierdolę, ziomek, co tu robisz? I guess? To robię, po prostu cieszę się za bezsenność, okej? Nie mogę nic z tym zrobić. To skończ zdanie. Nie odzywaj się. Dobra, nie daj mi skończyć. Jak się wyjebane, no pytanie. Bo pani Ela powiedziała przed chwilą, że ona jest w ogóle straszna i tego typu rzeczy, ale mam jedno takie pytanie, które powinna sobie pani zadać przed sobą. Czy tak w zasadzie naprawdę pani w to wierzy? Że pani jest taka okropna? Bo tak czasami mam wrażenie, że mimo tego wszystkiego, że są ludzie, którzy starają się dla pani... Nie, bo... ja w to nie wierzę, ale skoro wszyscy tak twierdzą, no to kurwa... Nie wszyscy tak nie twierdzą, Elu. Wszyscy tak nie twierdzą. Sobie troszeczkę podkręcasz teraz atmosferę i jesteś taka wkurwiona, to już tak naprawdę można się spotkać z tym, że faktycznie to na ciebie trochę działa. Ela, że to, że ktoś uważa, że potrzebujesz pomocy psychologa, to nie jest żadna ujma i to nie znaczy, że jest twoim hejterem. To jest sygnał do ludzi, którzy Eliby życie uprzedzają, że naprawdę widać, że kobieta jest zmęczona. Jak mam to skomentować? No, już trochę przeginacie, nie? Rozumiem, ale my wiemy chyba to, że przeginają, nie? Nie ale wiem. Co zobacz, nie? Elu, do czego doszło. Jak ludzie wiedzieli, to by Ela tak się nie krzyczała, nie? Tylko by zamigrała w skrable. Albo... Dałaś się nakręcić hejterom, blokując ludzi przychylnych tobie. Nie daj się im tak manipulować, bo oni się cieszą, że osiągnęli swój cel. Totalnie teraz bez sensu. Zaprosić tych ludzi na głosu. Właśnie, a propos hejterów, Ela, sprawdziłabyś u mnie na privie, bo ci wysłałam fajnego gifa, którego stworzyłam. Jakiś czas temu. Zrób kolab potężny, tak jak zaraz po to są do góry. Ela. Myślę, że to nie pora na śmieszne gify. Znaczy to nie jest śmieszny gif, to jest po prostu gif jakby na temat. W sensie no nie wysłałam go jeszcze tutaj. Najpierw wysłałam go Eli, ale no... Mogę go wysłać zaraz też tutaj. Jeśli Ela nie zamierza wejść na prywatny czat. Zaproś Jasia Kapelę na głosów tam pogaduchy. Możesz sobie zrobić taki piękny projekt zaproszenia taki, z takim ładnym zdjęciem i wysyłać takim... Po prostu przyszły screeny, że Marek na tydzień przed przyjazdem do Krakowa w maju umawiał się z jakąś dziwką na seks. To ja chyba też mogę go olać na tydzień przed naszymi wakacjami, prawda? Tak, ty powinnaś go olać raz na zawsze. Myślę, że może z nic, Marysią, poznaj kogoś normalnego i będzie okej. Okay. Ja go oznaczam, że go kocham, że mi na nim zależy, chcę mu pomagać, a on cię z jakimiś pizdami umawia cały czas. Elu, a powiedz szczerze, Marysia lubi Marka? Nie, ona go nienawidzi. No to tym bardziej, jak ona go nienawidzi, to naprawdę lepiej się rozejść i znaleźć sobie kogoś lepszego. Po co ona ma się z nim męczyć? Ale ona tym nikogo morzem? Nie nienawidzi. Proszę? Ona sobie za 3 lata, 4, 5, 6 znajdzie chłopaka, kopnij mnie w dupę.
lampę i powie wypierdalaj, bo nie mam dla ciebie czasu. A teraz jak ja chcę się z kimś spotkać, chcę sobie kupić buty, sukienkę, wyjść na spacer, nagrać film, to mi skacze do gardła, drapie mnie pazurami i się wydziera. Ona nikogo nienawidzi, nie pozwala mi wychodzić, nie pozwala mi robić live'ów, nie pozwala mi robić filmów, nie wolno mi sobie kupować ładnych ubrań, nie mogę się spotykać z żadnymi chłopakami, nie mogę mieć przyjaciółek, o wszystkich jest zazdrosna, o wszystko, nawet mi nie da mi okularów nawet na live'a, żebym sobie włożyła. Nawet uszu trola mi i po prostu nie da. Jak widzi, że mnie to przychodzi i mnie atakuje, że robię live'y, a potem tylko mija parę godzin, to już następnego dnia chcę pieniądze na różne rzeczy. I to nie, że chcę 10 zł, tylko chcę 500 zł na buty, chcę 400 zł za paczkę z Shane, chcę po prostu po kilkaset złotych za każdym razem. A jak usiłuję pracować, robić cokolwiek, to mi skacze do gardła, żebym nie pracowała, nie zarabiała. Ale ty, Ela, zrozum, że my wierzymy w to, wymaga się jakichś horrendalnych pieniędzy ode mnie cały czas. Może i dzieci dokuczają w szkole. Elu, pozwoliłaś sobie na to. Nie sądzisz, Elu, że powinnaś postawić jakieś granice? Ona nie chce bluzki za 20 zł. A ty idź chce bluzkę za 300 zł, rozumiecie? Słuchaj, ty jesteś jej rodzicem, tak? Ty decydujesz, ty ustalasz reguły gry. Ubranie, za które ja muszę zarobić całą noc live'ując. Bij się z Gracjanem Rostowskim. Muszę je potem wziąć i oddać wszystkie te pieniądze, rozumiecie? 50-60 koła. Ja sobie nic nie kupuję, ja nie mam w ogóle żadnych nowych rzeczy, nic. Ale to ty jesteś rodzicem, Elka. To ty robisz... Nawet najmocniejsza smycz nieutrzymanie wypracowanego psa. I póki ma pani jeszcze czas, no to może postawić parę gry. Kupię pay-per-view. Mocne słowa jak na 14-latka. Ja sobie kupuję jakieś szmaty na wyprzedaży za 30 zł albo w ogóle jakieś stare noszę rzeczy. Wszystko co mam, każdą złotówkę zarobioną na filmach, na YouTube wydaję na córkę. Nic sobie nie kupiłam przez ostatni rok, tylko tego polizingowego używanego laptopa. Nie mam nic, ani jednej nowej rzeczy. No ale pani Elu, to jest jak wkładanie sobie ręki do ognia i dziwienie się, że parzy, no. Jeśli widzi pani, że no Marysia ewidentnie nadużywa, to trzeba jej powiedzieć nie. No inaczej to się nie skończy, no to będzie tylko wiecznie narzekanie. To nie ma sensu. To ale nie, ale jak ona... sobie pościeliła się w tym śpić, no my jesteśmy tu, żeby cię chronić i tobie pomóc. Dzieci w jej klasie mają ojców prawników, lekarzy, mają wille, mają domy, mają samochody, mają wakacje. Ona chce tego samego. Tam nie ma biednych dzieci w tej szkole. No ale pani Elu, co z tego? Tu liczy się tylko pani i Marysia. Ona się przebiedzi. Kolejna bluzka. Jej potrzebne jest jakieś wsparcie, tego, żeby ona nie była samotna, żeby czuła się kochana. Bo jej tego ewidentnie brakuje. Może dlatego się tak zachowuje. Ona nie chce być ubrania. O ty, słuchaj, jak mnie nie rozumiesz. Nie zależy nam od miłości. Zależy na markowych butach, markowej bluzce, a mnie ma w dupie. Nigdzie ze mną. To jak jej na tym tak bardzo zależy, to wyznacz jakieś granice albo, no nie wiem, jakieś zasady. Jak się ich nie będzie trzymać, to tego nie dostanie. I może tak się uda to wyegzekwować. Nie? Znaczy ja się nie mogę nabrać, Elu, powiem tobie szczerze i trochę wprost, że trochę się nabieram na te dramy, ale i czemu mi jest przykro i czemu zaspałbym policzku? Bo uważam, że masz taki potencjał, że mogłabyś takie fajne rzeczy robić, zamiast się kłócić. A na co ty się niby nabierasz, jak to jest prawda wszystko? Ale byś mogła zapierdalać taki dobry hajsik, już to jesteś popularna, rozpoznawalna, już byś mogła sobie fajnie to monetyzować, uważam, że taki dobry biznesplan, no... Dobry biznes plan, jak ci dziecko skacze cały dzień do gardła i chłopak, z którym się spotykasz? Ale będziesz tą youtuberką i twoja córka też będzie tą youtuberką za parę lat. Jeżeli masz taki pomysł... Nie będzie. Tak, ona pójdzie do domu dziecka, ją tam zdławią, załatwią, to będzie gównem. Może być ci tak wygodniej nawet myśleć teraz. Nawet nie wiem, czy ty trolujesz teraz nas, czy nie, a jeżeli tak myślisz, serio, to uważasz, że to jest wygodne.
bo wtedy się nie zastanawiasz tak naprawdę na tej przeszłości. Ja troluję? Kogo ja kurwa troluję? Aladyn, widzisz, uspokój się. Jak się powieszę na lampie, to będzie dla Ela. Ciebie też trolling? Elu, nie mów tak. Elo, spokojnie. Czego chcesz, żebyś po prostu uwierzył w to, co ci mówię, co się ja dzieje? To jak ty mówisz, no rozumiem cię, że jesteś zdenerwowana. Co się musi jeszcze stać? Ej, Elu, ja wierzę w to, że ty w to wierzysz. W zasadzie, Ela, to leży... Ja się wyłączam, nie chcę mieć na rozmawiać. Odpowiedz sobie ty na to pytanie. Bo to Elu, zostań z nami. Panie Elu, proszę, mnie denerwuje. Staramy się tylko w miarę pani pomóc. Nikt naprawdę nie chce dla pani źle. Doprawdy. Ja, no właśnie. Ja informuję, ja nie czytam, nie wiem, co jest grane. Jak ktoś po prostu dziwne rzeczy mówi, wyciszam go i banuję i koniec, kropka. Pani Elu, ale spokojnie, my naprawdę chcemy pomóc. To jest tylko od pani zależy, czy pani coś z tym zrobi, czy nie. No to czego Elu, czego od nas chcesz w takim razie? Czego chcesz od nas? Ale niczego nie chcę. A Elu, ja po prostu potrzebuję się wygadać. A możesz czasem na przykład, jak nie chcesz... Ja potrzebuję się do spokoju, żeby się wszyscy ode mnie odpierdolili. Czy ja czegoś chcę? Czy ja proszę o pieniądze? Czy ja proszę, żeby ktoś jutro przyszedł i mi uprawiał ogródek? Żeby ktoś mnie kurwa gdzieś zawiózł? Ja nic nie chcę. Ja chcę świętego tego, co pani mówi, to raczej wynika to, że chce pani odpoczynku, a nie tego, żeby wszyscy dali pani spokój, no bo wydaje się pani, w sensie... Ja nie potrzebuję jakby czuła się pani strasznie samotna. Nie jestem niepełnosprawna, nie jeżdżę na wózku inwalidzkim, nie mam białaczki. Ale co to ma do tego? Nie potrzebuję żadnej pomocy. I don't need any help. Młody chce tobie powiedzieć, że się marnujesz. Yes, you need. Nie potrzebuję żadnej pomocy. Ale ja mam tu raczej na myśli to, że przydałaby się pani jakaś przerwa od YouTube'a, od mediów i tego typu rzeczy. Mam żeby chłopaka. Pani sobie do jakiegoś spa czy coś. Marka Łągowskiego? Nie czy masz chłopaka. Czy on przez cały rok mi pomógł w czymkolwiek? Pomógł mi na moim kanale? Nie. Pomógł mi jako mój administrator? Nie. Pomógł mi, żebym się fajnie czuła? Nie. Dzwoni do mnie, pyta jak się czuję, czy wspiera mnie jakimś dobrym słowem? Nie. Czy ktokolwiek mnie wspiera? Myślicie, że moja mama mnie wspiera? Nie. Były mąż? Myślicie, że daje mi alimenty? Nie. Córka mnie wspiera? Nie. Ja sobie daję radę sama, nikt mi nie pomaga, nie potrzebuję żadnej pomocy. Ale co nie zmienia faktu, że wydaje się pani zmęczona. I to jest fakt. To jest nie fakt. Wydaje się zmęczona. Po prostu wokół są same świnie, a to poza tym... To się od nich. Trzeba robotę zmienić. W sensie mam na myśli psychicznie, bo fizycznie wygląda pani dobrze. Zamknij się w końcu. Nie jestem psychicznie zmęczona po prostu. To Młody... Nie mają racji. Żyję, po prostu w Elie się by zbrały jakieś emocje i teraz je wylewa. Pani świętego spokoju, no to jest ewidentne. Że... Nie masz tym dyskutować. Ludzie, jeden jest górnikiem, drugi ma 10 dzieci, trzeci kurwa siedzi w więzieniu, a ja jestem youtuberką, która ma pojebanego faceta, której dziecko chcą zabrać i wszyscy twierdzą, że jest debilką. Każdy ma jakieś problemy, no i co? No i kurwa, każdy jakoś żyje, nie? No i czego się akurat litujecie nade mną? To idźcie i się litujcie nad dziećmi z Ukrainy. Bo masz jeszcze córkę, której też trzeba pomóc. To wie pani co, może dlatego, że widzimy w pani człowieka, a nie tylko influencera? Może ja nie zależy nam na tym, żeby pani po prostu nie w jakiś sposób była szczęśliwa, ja żeby te live'y i odcinki były dynamiczne. Jak będę chciała, ja nie proszę, ja mam wyjebane, ja nie chcę pomocy żadnej. Mam takie ale pytanie. Ale to pomóc, bo to pani musi o siebie zadbać, nikt tego za panią nie zrobi. Czego, Elu, potrzebujesz? Co ci jest szczęście potrzebne? Czego widzisz ode mnie, kobieto? Nie dbam o siebie? To nie jest kobieta, czy ale nikt nie ma do pani pretensji. Mam 14 lat, miło poznać. Tak. Jest, żyję normalnie, zarabiam sobie. Chodzę kurwa na zakupy, gotuję obiady. Czego kurwa ode mnie chcesz? Jak ja sobie nie radzę? Nie zawidzę pani, bo pani sobie nie radzi. Nie podoba ci się, przydałaby się pani przerwa. Tak jak jakiś babcz, który mi mówił na live'ie, że powinnam zrobić coś ze swoim wyglądem, a ja uważam, że ja mam zajebisty wygląd. Ale nikt tego nie podważa.
Młody byś se poruchał, a nie podważna. Ale on tylko proponuje pomoc. Popatrzeć. Dobra, to jest obleśne akurat, nie? Ale tak jest. Ale to jest obleśne, przestań. I co? Idź do kosmetyczki, kurwa, idź do fryzjerki. A czy ja mam coś, nie tak z twarzą? Nie, ale nie o to chodzi, mam na myśli, że fajnie byłoby zrobić coś dla siebie, tak po prostu. Ale nie mogę, że dużo lepiej wtedy wygląda, co pani pomocnik pani tu nie hejtuje. A na jakiego chuja ja mam iść do jakiegoś fryzjera? Bo co ja nie mogę mieć głosu normalnie. Ja muszę sobie żelazki prostować, bo mi ktoś każe spalić sobie włosy. Ale po prostu... Nie, Danielu, nie. Mam sobie pomóc. Halo. Sobie tak zażyczył. A może ja chcę mieć taką fryzurę, jaką mam, no? Dobrze, to pani chodzi. Nie chodzi o to, że pani wygląda źle, że sobie pani nie radzi. To jest czarne takie. Tak, ja bym uspokoił się. Odświeżenie umysłu. Wszystko z panią w porządku. Ja po prostu wciąż nie mam tego pani wyrzucać, do tego wygląd. Jakby pani tak nie robił. Nie. Po prostu chcę dać pani wyczynek, żeby się pani wreszcie wyspała, żeby nie było tego, że jest pani zmęczona. Żeby pani pogadała z córką. Ale co to ma do tego, że... Ale się, kurwa, nie gada. Włosy, no. Nie ma pani złych włosów, bo to jest tylko pani sprawa, jak pani Spuszyliście. Ale ci się odpaliłeś. Dziękuję. I co, może nie trafię, ale chcę dobrze dla ciebie, Elu, tak jak my wszyscy. Nie ale Eli już nie ma paladyn. No sorry, ale co ja poradzę na to, że no, kurde, no to jest jak wkładanie sobie ręki do ognia i narzekanie, że ja muszę, nie ma czasu. Jak możesz się zastanawiać, nie? I na przykład przed długi czasem brać udział w dyskusji, a potem dużo powiedzieć. To napisz coś na czacie, na przedpokoju po prostu. Zawsze jakiś plan. Ale wiesz, niech sobie tak troszeczkę zbanowanym. W sensie, no nie troszeczkę, nie da się być troszeczkę zbanowanym. Po prostu niech sobie być zbanowanym, jakby. Można być ale... wyciszonym. To jesteś któryś razy. Naprawdę coś ciekawy do tego, co tu się dzieje, to też się zachęcam to, że się w tym uciął. Ale paladyn, ty ciągle pierdolisz coś, dlaczego on nie może? No właśnie. Wiesz, mu mówię, żeby pierdolił właśnie. No i Zajela poszła. Tutaj widzę, że większość osób tak na poważnie się starało, a paladyn to tutaj, kurde, zadymka, zadymka. Ja mam białą zbroję, stary, wiesz, na koni dopierdamy. No ale akurat teraz to było niepotrzebne, bo on dał oliwy do ognia. Co wy gadacie? Proszę mnie nie no, to jest po prostu takie bardzo głupie. No. Najbardziej oliwy do ognia młody dla nas. Troszeczkę widać, że ona że pani Ela popełnia jakiś błąd, tak? Widać, że może kogoś w tym skrzywdzić. Ale no nie, na przykład Maryś, to było jeszcze nagranie, w którym było widać, że ona nie chce być nagrywana, tak? Tak wytłumaczyć, każdy to wie, tylko po prostu no trzeba a jakby umieć się przystosować do tego, co robi Ela. Okay. Bo inaczej jej nie przemówisz, że się ona nie jakby... Nie wiem, to logiki mnie po prostu troszeczkę boli. Przepraszam, jeśli komuś przerwałem. Nie słyszę, bo on ale co byś ty zrobił? Dobrze, cicho, bo Ela wróciła. Elu, mów ty. W kwestii czego, co bym zrobił? O co ty byś zrobił? Wiesz, co ty byś zrobił? Jaki jest twój pomysł? Jakie jest twoje rozwiązanie? Bądź pomocny. No i właśnie, wyrzuciło mnie. Cicho. Okay. Cały czas tylko czytam, jaka to jestem brzydka, zaniedbana, wstrętna. A niby co trzeba ze mną zrobić? Pani Jalu, no ale musi pani wiedzieć, że są też trolle, którzy wcale, tak naprawdę mają totalnie w dupę to, jak pani wygląda. Dla mnie wygląda pani dobrze jak na swój wiek. Po prostu. I nie wiem, czy pani tak... Pani, tak pokaż ty, jak ty wyglądasz dobrze na swój wiek. Ale ja nie 14 lat, kurwa, jak to wygląda? Zamiast sobie swoją prywatność i wolałbym tego nie robić. Ale nie hejtuję za wygląd aktualnie. No. Może masz 25 lat, a ważysz 20 kilo za dużo niż powinnaś. Ty, jestem mężczyzną. Kurwa. Ja pierdolę. Dobra, kij jestem. Mam 14 lat, po prostu jeszcze nie miałem mutacji. Jeśli bardzo panią to interesuje, to ważę 50 kg i mam 1,70 m wzrostu. Czy to panią pociesza? Jesteś chłopcem, a nie mężczyzną. O, sześć, dobra, może być chłopcem. Dobra, cicho, dajcie mówić Eli. Ja nie mam nic do powiedzenia. Co się wczoraj wydarzyło, że tak się odpaliłaś? Co się stało? Właśnie. Bo od wczoraj tak się jakoś zaczęłaś zachowywać, byłaś zdenerwowana. Coś musiało cię zdenerwować tak porządnie.
My tutaj chcemy dla ciebie dobrze. Może z nami porozmawiać. Nie chcę dla pani źle. A to jest lepsze sformułowanie. Nikt nie chce źle. No. Nie chcę. No tak, pójdę jutro do fryzjera, wyskubię mi brwi, zrobi mi loki, przefarbuje mi włosy na blond. Będę lepszym modelem człowieka wtedy, nie? No nie, Elu, ale pytałaś na przykład, co zrobić z włosami i tak dalej. My ci po pani Elu, widzimy, że na przykład byś wyglądała lepiej. Potem trzeba mnie dać do psychologa, nie? Może mi wyprostuje mózg, może już nie będę taka oryginalna. No nie, ale o to wchodzenie do psychologa to nie ujma. Chodzi o to, że poczułaby się pani lepiej. Po prostu. Chodzenie do psychologa to jest dbanie o siebie, Elu. To nie znaczy, że jesteś chora psychicznie. Właśnie. Właśnie. Ja na przykład chodzę i... Ja też chodzę. A co mi psycholog powie, to jest normalne. Dużo osób teraz potrzebuje psychologa. Nie, psycholog nie będzie ci układał życia. Tylko pomoże ci radzić sobie ze sobą. Nie, nie powie tak. I na prostu nie jest problem. Żeby zablokował moją wolność słowa. Nie, psycholog tak nie zrobi. Co czuję, tak? Co jest ze mną nie tak? Że po prostu mówię wprost, co myślę i co czuję, z czym jaki mam po prostu niby problem ze sobą. Nie da się zdiagnozować nikogo przez Discorda, przez gadanie takie. Nikt ciebie nie zdiagnozuje tutaj, bo my, kurwa, nie wiemy, nie mamy jakiegoś doświadczenia. My nie jesteśmy psychologami. Ale jak pójdziesz do psychiatry, psychologa, to on cię zdiagnozuje. On ci powie, co jest nie tak. Ale Ela chyba nie chce tego, w sensie... No to nie ma sensu, jak nie chce, no to co? No właśnie, no tak. Po pierwsze, osoby, która nie chce pomocy, nie da się pomóc. Po drugie, dobrze by było, rama, która krwawi, się nie zagoi, to brudzisz innych. No dokładnie. I poza tym, co do tego doświadczenia z psychologami i tego typu rzeczami, ja mam, wiem, że brzmi to trochę absurdalnie, ale ja mam, co nie zmienia faktu, że no po prostu są rzeczy, które mogłyby coś zmienić. I nie chodzi wcale o to, żeby panią atakować. Po prostu, nie wiem, ja personalnie bardzo chcę, żeby po prostu pani poczuła się lepiej. Dobrze, idzie spać. Pani niczego złego. Nie chcę, żeby pani chodziła do fryzjera, bo ktoś panią zmusił. Pani, bo byłoby pani młody. Była do fryzjera z własnej inicjatywy. Bo pani by chciała coś zmienić, a nie tego, żeby ktoś pani kazał. Bo pani by się czuła z tym dobrze. Chodzi o to, żeby się poczuć się lepiej. Młody, ale ty się chyba pominąłeś z powołaniem. Idź spać. Bo jutro na tyle się nie dajcie się wygadać z tym. Daj mu spokój. No Boże, on, kurde, gada mądrze niż nie jedno dziecko. Proszę, mam siostry w jego wieku i są, kurde, kilka poziomów niżej niż on. Dobrze, sam, ale on cały czas gada. Może Ela by chciała się wygadać, tak? Jednak tak, wolę oddać. No ale to Ela może go próbuje w tym momencie wysłuchać, nie wiem. No ale dobra, no. Wątpię. No w sensie, jeśli pani Ela będzie chciała mnie wysłuchać, to będzie mi bardzo miło. O tak. Co się stało, Elu, wczoraj? Słuchajcie, ja będę się rozłączać. A dobrze się czujesz? To jest akurat pytanie, na które nie trzeba odpowiadać. No po pierwsze to uważam, że mam nieprzeciętną urodę i kurwa nic nie muszę ze sobą robić. Ale i będę zawsze świetnie wyglądać i niech kurwa sobie chodzą do kosmetyczki te pizdy, co nie mają co ze sobą zrobić, bo ja mogę się nawet wytoplać w błocie, włożyć na siebie worek po ziemniakach i będę wyglądała świetnie. Ale pani dobrze wygląda. Nie muszę ze sobą nic zrobić i nie zamierzam ze sobą nic zrobić i nie będę ze sobą nic zrobić. Ale nikt pani nie każe.
Niech sobie chodzą do kosmetyczki te baby, co mają kartoflane nosy, grube dupy, jakieś krzywe zęby, za małe oczy. Niech sobie kurwa chodzą. Ja nie potrzebuję. Nie ale potrzebuję. Niech pani nie każe się zmieniać. Danielu, to nie jest w tym problem. Cęk w tym, że ja zawsze robiąc coś dla siebie, czujemy się lepiej. Mam to jest po prostu propozycja. Jeśli pani czuje się lepiej, od 40 lat, chodź odpoczynek, zwykły odpoczynek. Wychodzę świetnie i po jakiego chuja mam gdzieś chodzić i się poprawiać. Nie musi pani. Nie musi pani, nie ale muszę. Może nie, poczuje się pani lepiej. Nie, proszę, nic pani nie hejtuje za wygląd. Nie chcę i nie potrzebuję, mam świetny wygląd. Dobrze, dobrze. I nie żaden na mój wiek, tylko nie jedna dwudziestolatka na moim Discordzie wygląda gorzej ode mnie i niech się ode mnie wszyscy odwalą po prostu. Najlepiej, co to ma do rzeczy? Co to ma do rzeczy? W ogóle, dlaczego rozmawiamy o wyglądzie? Każdy wygląda jak chce i tyle. Bo wszyscy się przypierdalają do mojego wyglądu. No właśnie, nikt nie przypierdalił do wyglądu. Wygląd. A ja nie mam żadnych wspomniał do mojego wyglądu. Ja się przeglądam w luszcze i jestem zadowolona. To dobrze, ale nie Elu, to dobrze. O pani wyglądzie. Po prostu ważne, ja pani się lepiej w swoich włosach, w swoim ubiorze, a czego pani mi, czego mi brakuje? Tatuaży? Nie, pani nie brakuje. Jest już to troszeczkę rozważności, bo wydaje się pani taka, mam, no nie wiem. Włosy sobie mam po prostu wyciąć na zapałkę. Panie czego mi brakuje? Elu. Mam sobie po prostu wydrzeć. Elu, wygląda jak chcesz. Wygląda jak chcesz. Mam sobie wstawić jakieś suszne zęby? O co kurwa chodzi? Właśnie. Czego ci brakuje? Pozycja. Wydaje się pani zmęczona. Nic poza ja chodzę tym. Na basen. I cieszę dobrze, się, się pani, wiesz? Czuje się pani lepiej potem, jak przepłynie pani swoje 10 basenów? Po 10 basenach? Ja mam wystarczającą ilość ruchu, nie potrzebuję więcej. Co mam ale nie chodzi o ruch, chodzi o to, że to jest coś, co powinno dawać satysfakcję, przyjemność. A co, ja mam za mało mam niby ruchu? Nie, to po prostu... Popierdoliło cię? Mogę powiedzieć, czego ci, Elu, brakuje? Równowagi. Równowagi wszystko po prostu brakuje. Tyle mnie nie było, dałem wam się wygadać i co? Słuchania ze zrozumieniem. Ale ty zbyt dosłownie bierzesz do siebie niektóre słowa. Prawda? I chwytasz za słówka i... Bo dosłownie nie pojętował za wygląd. To co jest, na tak. Czym pracować? Nikt nawet nie dokładnie. Wspomniał, że pani musi zmienić kolor włosów, czy inaczej się ubierać, więc ja nie wiem, chcę zmieniać kolor włosów, odwalcie się ode mnie. My też nie chcę, żebyś zmieniała. Ja nie chcę, to nie jest to, że Ela ma zmieniać kolor włosów, tylko ja mówię, że bym chciał... Idźcie sobie po prostu, dajcie sobie utleniec na łeb. Ja tylko mówię sobie, mówię, że pani nie mówi, żeby pani zmieniła włosy, nikt tak go nie powiedział. Ja powiedziałem, że fioletowe włosy z czarnymi końcówkami, ale to... A, no, tego... I okulary takie ładne oprawki. O Jezu, i ta szminka. No to nie słyszałam. Pani Elu, proszę sobie wyobrazić, że powiedzmy, no, ma pani skaleczenie, no ma... Pani... I to uszy elfa, jary. Daje pani plaster i mówię, niech pani zaklei, nie będzie pani lecieć krew. Dlaczego pani wylatuje ze złamaną nogą i gipsem? Uszy elfa, Elu, to było to... I... Nie przejmuj się tym hejterami, że to jest piękne, jest na wakacje. Się w ogóle tam, wiesz... Dokładnie. Palasz niepotrzebnie, naprawdę. Nie wolno słuchać ludzi w internecie. To jest proszę, niż to by się wydaje, się, nie? Że większość tych kobiet tutaj jest otyła. Jebanej do przodu. Ja mam ostatni live. Bez retuszu mogę sobie zrobić screeny. I będę na tych screenach wyglądać zajebiście. I co mam, po co mam coś poprawiać? Kiedy pójdziesz z widzami na kamerki na Discordzie? Nie jedna osoba by chciała tak wyglądać. No tak, no wiesz o tym przecież, to, że musisz upewniać nas. Przecież ty o tym wiesz dobrze. Ale pani Elu, niektórzy lubią siebie na przykład bardziej takich... z, nie wiem, z brzuszkiem...
i tak dalej, nikomu to nie przeszkadza, a niektórzy wolą siebie szczuplejszych, więc zapomniałam słowa, ale... No to nie chodzi o to, co ty wolisz, tylko co jest zdrowe dla ciebie. Chodzi mi o to, że każdy się czuje z sobą lepiej i ma się czuć sobą lepiej, a nie ma się przejmować opinią innych, tak? Ale nie da się być otyłym i czuć dobrze. Mam metr 62 wzrostu, ważę 53 kilo. I co, powinnam ważyć mniej, czy powinnam ważyć więcej? Nie. Jest okej. Ale ja tego nie powiedziałam. Pani dobrze wygląda. Mam za grube nogi. Jak masz ale ja nie mówię o pani, tylko ogólnie. Jak to w BMI? Coś jest ze mną. Może skąd... Skąd ty wziąłeś wszystko teraz synowie? Co, mam się bardziej odchudzić? Nie, Ela, wyglądasz idealnie. Naprawdę. Ela, popatrzcie, jak jest nas nie tutaj tylu na tym czacie. Powiedz mi, kto tutaj, ktokolwiek powiedział, że coś jest nie tak z twoim wyglądem? Wskaż to jedną osobę. Jakiś. Może jakiś hejter powiedział. Cały dzień tylko słyszę, że jest coś nie tak w moim wyglądzie. No to od nas nie usłyszysz niczego takiego. Także... Tutaj jest zupełnie inny temat poruszany. Tylko ty poruszasz temat tego wyglądu. A my tutaj staramy się powiedzieć, że to nie chodzi o wygląd. Że wygląd to tutaj nie jest problemem. No, a co jest problemem, kochanie? No tak jak powiedziałem, problemem jest to, że brakuje ci równowagi. Aha. No też muszę się potem podpisać. Też chciałem ci to powiedzieć od dłuższego czasu. Też tak myślę, że jesteś za bardzo niepotrzebnie na skraju. I z tej miłości do nienawiści właśnie to była nas, tego Ying-Yang z Markiem. Balbowski. Dwie ostatnie osoby, które się wypowiadały, dostały wyciszenie na tydzień. I bardzo dobrze. Niech nabiorą równowagi i wrócą na serwę. Niech zadbają o swój wygląd, niech wypierdalają do kosmetyczki, niech ćwiczą mięśnie brzucha, niech sobie przefarbują włosy, niech sobie zdepilują brwi, a dopóki tego nie zrobią, to niech tutaj nie wracają. Won. Przyjmujemy tylko ludzi idealnych, o idealnym wyglądzie, o idealnej wadze, o ładnych brwiach, i zrównoważony psychicznie. A jak ktoś ma jakiś problem, to wypierdala na pijanie Belwedę. A ja mam pytania. Pani hejterzy. Jak ktoś jest smutny, ma depresję, to wypierdala. Nie można być tutaj smutnym. Dokładnie. Jak ktoś ma zdepilowanych brwi, to wypierdala. Nie można mieć niezdepilowanych brwi. Jak ktoś dokładnie ma zęba ciemniejszego, to wypierdala. Jaki to jest idealny wygląd, bo nie rozumiem. Nie, bo ja nie miałam, bo ja nie mam prawa być na tym serwerze, ja nie mogę być w internecie, bo nie jestem dostatecznie idealna. Każda osoba, która nie będzie idealna, nie będzie na moim serwerze. Ale bo nikt nie jest idealny. Nie no, są pokażcie idealne osoby. Kto? Pokażcie swoje zdjęcia, a ja ocenię. Jak ktoś będzie za gruby, to dostaje bana. No ta fizji no pewnie jest gruba. Ktoś będzie za chudy, to dostaje bana. Jak ktoś nie ma pracy, to dostaje nie bana. Jak ktoś po prostu niedostatecznie opiekuje się dziećmi, dostaje bana. Każdy dostaje bana. Tylko tutaj jest miejsce dla ideału. A ja mam pytanie. A to papa. A jak nie jesteś idealna, to nie pytam. No, a to jak, może a być jak tylko ideał. Skoro ja muszę być idealna, to wszyscy wokół też muszą być idealni. A jak mam czarno-czerwone włosy, to mam wypierdalać? Tak, wypierdalaj. Nie podoba mi się tylko czerwono-biały. Tylko czerwono-biały. Wolę blond, wiesz? Mężczyźni wolą blondynki. Jesteś brunetką, to zjeżdżaj. Aha. Ja mam jedną część, część głowy na blond, drugą połowę na czarną. Ha. To wypierdalaj.
Chociaż już mam takie odrosty, że... Żartuję. Nie mówię. No tak, no skoro ja jestem za mało idealna i mam wypierdalać, to mnie wypierdalać. A kto tak powiedział? Za mało. Ale my nie mówimy, że ty masz być idealna. Ale to ja usuń wszystkich, usuń serwer i chuj, spokój. No właśnie, ja nikt nie jest idealny, więc chuj. A to powiedział. Ja mam się leczyć, mam iść do psychologa, mam zrobić coś ze swoim życiem, mam zrobić coś ze swoim wyglądem, mam zrobić coś ze swoim ubraniem, mam zrobić coś ze swoim mieszkaniem, mam zrobić coś ze swoim samochodem. Będziemy sprawdzać przez każdego członka Discorda, jednego po drugim, czy jest idealny. Jak nie jest wystarczająco idealny, to zjeżdża. Ja bym chciał być w komisji, która sprawdza idealność. A ja nie, bo muszę wypierdalać. Nie masz doklejanych rzęs? Wypierdalasz. Nie masz zdepilowanych brwi? Wypierdalasz. Masz odrosty. No kurwa, ja też mam rozpierdalać. Wypierdalasz. Masz nienaprawianego zęba? Wypierdalasz po prostu. Słowa, jesteś bezpłodny? Wypierdalasz. Masz za dużo dzieci? Wypierdalasz. A nie mam dzieci. A ja nie mam dzieci, to też wypierdalam? Dziecka wyczynąc, opuścił po ale prostu nikt już to był być. Wypierdalasz. No, mam niebieskie oczy. Masz męża geja, wypierdalasz, nie? Masz męża plejadianina, który widzi kosmitów, wypierdalasz. Jak jestem lesbijką? Wypierdalasz, to nie? Lesbijki akurat spoko, zostaje. No zawsze się do czegoś można przypierdolić, żeby kogoś wypierdolić. A jak jestem czarna? Ale czekajcie, bo to zależy od Eli, nie od was. Czarna w sensie, że... Skoro ja nie mam prawa żyć taka, jaka jestem, to dlaczego inni mają prawo? W sensie wszyscy powinniśmy umrzeć? Wszyscy umrzemy kiedyś. No, tak. Na szczęście. To mówię teraz do hejterów. Idźcie se kurwa jutro do kosmetyczki, do fryzjerki, zróbcie coś ze swoimi brzuchami, zróbcie ale coś Ela, ze swoimi... Ela, ty mówisz do hejterów, ale tutaj ich nie ma. Właśnie. Po prostu rodzinami i tak dalej, nie? Każdy się po prostu tylko czepia mnie, bo ja sobie robię filmy, jestem youtuberką, będą wszyscy włazić z butami w moje życie. No bo dana, ja nie mam po prostu potrzebuję się wygadać. Chcę mieć to klejane, jest naturalne. Bo ja muszę słuchać to nie na moją psychę. Myślałam, że ten, nie wiem jak on się nazywa tam, niełatwo być paladynem. Ja myślałam, że on jest fajny, on jest hejterem, jako w ogóle. Nie, jest bardzo hejterem. Fajny właśnie. On jest fajny. Nie jest hejterem. Nie jest fajny, zawsze mi pyskuje po prostu. Nie, nie pyskuje. Nieprawda. Powiedział, że potrzebuje równowagi, to niech wypierdala to sam do psychologa. Ale to nie jest nic złego. To nie jest nic złego. Pani Elu, mam pytanie. Nie odpowiadam na żadne pytania, sama się przesłuchuj. On jest bardzo potrzebnym członkiem tego Discorda. No ja go wyjebię za chwileczkę. Nie dość, że został wytrzymany na tydzień, to dostanie bana. I chuj. No i chuj, no i cześć. Jak to jest autorytaryzm totalnie. To ty wiesz o autorytaryzmie. Ja się nikogo nie czepiam i żądam tego samego w stosunku do siebie. Może nie powinnaś być pani, youtuberką, bo to jest wpisane w ten zawód. Siedzi tutaj banda ludzi, nikt nie pokazuje jak wygląda, a każdy się przypieprza do mojego wyglądu. Nikt się nie przypieprza. Nic nie powiedzieliśmy o twoim wyglądzie. O niczym życiu nic nie to wiadomo. Pani każe się z nie ma do mojego życia. Ja mam akurat w awatarze swój outro portret, więc... Ja tak wyglądam. No i kolega jeden nam się pokazywał w stroju papieża. Cały czas mi hejterzy jebani w dupę wyjeżdżają z tym, że ja niewłaściwie wychowuję dziecko, a sami byli po prostu surowo wychowywani przez własnych rodziców. A skąd pani to wie? Skąd ty o tym wiesz niby? Skąd pani to wie? Możesz mi nie przerywać.
może być normalna osoba, która atakuje innych, to ona to wynosi z domu. Po prostu matka albo ojciec ją tresował, wszystkiego jej odmawiał i teraz skacze do gardła mi, bo ja pozwalam na wszystko mojej córce i nie może znieść jedna z drugą osobą, że moja córeczka ma fantastyczne życie, żyje sobie, po prostu niczego jej nie brakuje, a sami niczego nie mieli. Ja znam doskonale ten syndrom. Nie mieli pokoju własnego, bo mieszkali z bratem, cały czas byli surowo traktowani, cały czas, całe dzieciństwo, młodość to jakiś system jakichś zakazów i nie mogło się patrzeć, że moja córka jest szczęśliwa, na wszystko jej pozwala, ma fajną mamę, więc należy po prostu udupić mamę. Nie, żebyś przed 10 minutami mówiła, że twoja córka cię gnębi, bo właśnie nie ma w domu żadnych zasad i ona to wykorzystuje i ciągnie od ciebie hajs na prawo i lewo. No i fajnie, dobrze powie pan. To co jeszcze sobie chcemy wyjaśnić? Czy jest zbanowana? Nie zmienię koloru. Ale nikt pani nie każe. Wyszła. Jest, ale sobie cieszyła. Mhm. Nie ma, ja a nie, dobra jest. Że już mi się konta kończą. Zwycięstwo! Satanizm! Żenada po prostu, żenada. Ja was podziwiam, naprawdę. Trzy kurwa najbardziej oddane osoby zbanowała, nie? Pojebane. Ty kogo? Znaczy, oprócz ciebie. No, Paladyna i Szczura. Nie, tutaj Czulica sfrustrowana tutaj była mocno za Elą. No tak samo Paladyn i Szczur też, to kurwa, to jest chore. Ja na szczęście na głównym dostałem tylko wyciszenie. Coś czuję, że ja za chwilę polecę. Ja też. Szczur chciała. Wszyscy polecimy. Wróćmy do końca. Bądźmy dzielni. Bo wydaje mi się, że Ela już nie obserwuje. O, ty szma to pierdolona. Powiedziała, Boże, z trzy słowa, kurwa, i nie badujesz ty pizd dojebane, ale masz przejebane. Ale o czym ty teraz mówisz? Kurwa, odezwałem się, Boże, nie, na 5 sekund i bada mi dała szmata jebana. No i nie dobrze. Nie do niej psie jebany. Ale można to grzecznie powiedzieć. Jestem ciekawa, jakby ten Discord wyglądał, gdyby najbardziej oddane osoby się chociaż przez tydzień nie odzywały, to by Ela może wtedy zobaczyła, kogo sobie tutaj zostawiła i szybko by zmieniła zdanie. Twoje posty by czytała tylko. Ela już się odmutowała. Jesteśmy karani ciszą. Jaki ładny dziś dzień. Już wino jest. Pierdolę, 70 osób. Jeleniu, nie śpi. Bo czemu ten osób nie śpi? Elu, jesteś? Jestem. Ale to fajnie, że tak teraz spokojniej się zrobiło. Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie.
każdy jakiś relewantny komentarz to jest wyciszenie albo ban. Albo ktoś mnie popiera w 100%, albo jest hejterem. Teraz te osoby, co się odzywały ostatnio, to dostały wyciszenia i nie dostali bany. Chyba nie mam żadnych złudzeń. Wydawało mi się, że ja powiedziałam, co czuję, skoro dalej inni uważają inaczej, no to są hejterami, to jest oczywiste. Ale różnica zdania nie oznacza hejtu. Różnice zdania na temat pogody, polityki, osoba, która umieszcza w internecie wpisy, które nie obrażają swego kogoś i nie zamieszczając przy tym żadnej rzeczowej krytyki. Przykładem hejtera jest Elżbieta Kalwin. Pan. Nie, ja się będę wyłączać. Chciałam powiedzieć tylko taką rzecz, że Marek się do mnie nie odzywa od kilku dni. Chleje sobie piwo, ma wszystko w dupie, więc chciałam wyładować swoją złość tutaj. Nie chciałam tutaj wchodzić, mnie po prostu ściągnięto. No i tyle, no. Zrozumiałe. Przestań słuchać hejterów. Po prostu musiałaś się wygadać. Przestań słuchać hejterów. Właśnie, Ela, proszę cię, zajrzyj do mnie na priwa, bo ci wysłałam takiego gifa i ci się spodoba. Jestem tego pewna. Na przedpokoju też wysłałam, ale no, nie wiem, czy ktokolwiek zwrócił uwagę. To jest gif animowany, więc... Ela. Halo, halo? Po prostu ja uważam, że wyglądam naprawdę bardzo dobrze i każda bezczelna osoba, która pierdoli, że powinna o siebie zadbać, to dla mnie jest po prostu hejter. Dlatego, że ja jestem zadbana. Wszystko mam tak zrobione, jak chcę, żeby wyglądało. A jak ktoś pierdoli, że to wygląda źle, to chciałabym zobaczyć, jak wygląda w ogóle ta osoba. Ja idę ulicą i oglądają się za mną ludzie na ulicy. Jestem w sklepie, oglądają się za mną ludzie w sklepach. A potem przychodzę do domu, włączam internet i mi jakaś pizda mówi, że ja źle wyglądam. Nikt ci tak dzisiaj nie powiedział. Przecież ja mam lustro, fotografuję się, filmuję. Ludzie się za mną oglądają na ulicy, a jakieś mędy mi mówią, że ja wyglądam jak śmieć. To skoro wiesz, że jest inaczej, po co się tym przejmujesz, Elu? Dlatego, że tak jak się do mnie przypierdalają, jeśli chodzi o wygląd, tak samo już się do mnie przypierdalają, jaką jestem mamą, tak samo się do mnie przypierdalają, jakim jestem przedsiębiorcą, youtuberką i tak dalej. Bo skoro negują wygląd, który jest naprawdę bardzo dobry w porównaniu z innymi ludźmi, no to reszta jest takim samym bezczelnym kłamstwem. Ja nie mam zwracaj na to uwagi. Halucynacji ani wykrzywionego lustra. Wiem, jak kurwa wyglądam. Nie mam usta, że nie potrzebowałam ich nigdy powiększać w drodze operacji plastycznych. Wiem, jakie mam oczy, wiem, jaką mam twarz. Mam ładną, inteligentną twarz, regularne rysy twarzy. Mam proporcjonalne ciało, mam ładne włosy. Po prostu czego mi kurwa brakuje? Ogona? Mózgu.
będą mi jakieś po prostu cipy pierdolić cały czas, że ja źle wyglądam. Ja nie potrzebuję nic ze sobą robić. Ja w ogóle nie używam biżuterii, nie noszę kolczyków, nie mam tatuaży, nie potrzebuję nic ze sobą robić. Mam po prostu taką urodę, że ja nie potrzebuję ze sobą nic robić. Ja się mogę rozczochrać, nie pomalować, ubrać się w jakąś szmatę i będę fajnie wyglądała, no. Ale to nie chodzi w ogóle o sam wygląd, tylko chodzi o wszystko. O głos, co robisz, co mówisz, jak się zachowujesz, co sobą reprezentujesz. To się wszystko składa na całą urodę twoją. Ja się wcale nie potrzebuję odpicować w żaden sposób. Nie mam w ogóle żadnej takiej potrzeby. Takie po prostu lalunie ze wsi, którym się wydaje, że one muszą sobie dokleić paznokcie, muszą sobie dokleić brwi, muszą sobie zrobić tatuaże, muszą sobie przyknąć coś w usta, muszą sobie doczepić jakieś sztuczne kudły, muszą się obwiesić jak choinki, muszą sobie po prostu włożyć jakieś kolorowe kiecki, jakieś buty na obcasach, jakąś torebkę, kurde, za parę tysięcy, psa na złotym łańcuchu, jakiś jeszcze do tego wypasiony najlepiej samochód, to im się wydaje, że im to jest potrzebne, bo ja tego nie potrzebuję, ja nie potrzebuję nic. Dla mnie to jest taka straszna wiocha, jak ktoś jest obwieszony, wypacykowany i zrobiony. Brzydzę się tym. Kobiety z miasta nie potrzebują czegoś takiego. To takie wieśniaczki, przepraszam, że tak mówię, nie? Takie wieśniary, co przychodzą do miasta, to się muszą tak odpicować, odstawić. Kurwa, taka kobieta jak ja z inteligenckiej rodziny, urodzona w dużym mieście, nie potrzebuje żadnych sztucznych pazurów, ani po prostu wymalowanej mordy, no. Ani w ogóle nie muszę mieć żadnych włosów ułożonych, ani nic nie potrzebuję. No i żadnych nie potrzebuję modnych ubrań, ani w ogóle nic mi nie jest potrzebne. Ja nie jestem choinką, nie muszę się obwieszać, bo ja mam inne talenty, jakieś wewnętrzne. Jak ktoś po prostu nic ze sobą nie reprezentuje, to się musi obwiesić. Musi z siebie zrobić choinkę, ja nie potrzebuję. Ja przyłażył do mnie te mędy różne, policja, opieka społeczna. Ja ich otwieram im drzwi na bosaka, w majtkach, pod koszulku, nieuczesana. I tak się na mnie gapią, wywalają jęzory i nie mogą się nadziwić, jaka jestem. Nie mam żadnych kompleksów, że przychodzą te mędy ufryzowane, odpicowane w garniturkach i szpilkach, a ja sobie chodzę po domach w byle czym i tak się czuję lepsza i ładniejsza od nich. I oni o tym wiedzą. Jak ktoś jest inteligentny, to nie potrzebuję, żeby druga osoba była odpicowana. Mi się Marek spodobał taki, jaki był, po prostu w kamerze, nie miał zębów, ubrany w byle co, nagrywał. Potrafiłam dostrzec w nim przystojnego faceta. Nie potrzebowałam, żeby był zrobiony, żeby miał ułożone włosy na żelu. To wszystko sobie można zrobić, jak się ma ochotę. Jak ktoś jest inteligentny, to potrafi w każdej osobie zobaczyć urodę i wcale nie musi być odpicowana. Tylko po prostu takim prymitywom ze wsi się wydaje, że ktoś musi być odpicowany jak choinka. Wcale nie.
Tak, to zajebiście. No tak. Ja jestem fotografem. Ktoś może być rozczochrany, nieubrany, rozmazany, a ktoś inny odpicowany, wystrojony, a ja w tym brudasie zobaczę kogoś pięknego, a w tym odpicowanym jakiegoś dziada. A to niedobrze, bo fotograf powinien w każdym widzieć coś dobrego. Nie, jeżeli ktoś ma naprawdę potencjał, urodę, to widać. Niepotrzebny jest do tego fryzjer, zdepilowane brwi, ani czyste gacie, naprawdę. Spoko. Nie ocenia się wartości człowieka po opakowaniu, wartości produktu po opakowaniu, tylko trzeba po prostu mądrze patrzeć i oceniać ludzi takimi, jakimi są. Dobrze, nieważne. No, mam nadzieję, że mnie nikt nie nagrywał, a jak nagrywał, no to bardzo fajnie. Dlaczego fajnie? Ja się dziwię, że się tym jełopom chce potem tego w ogóle słuchać, co ja po prostu pierdolę na tych głosówkach. Niektórzy po prostu nadrabiają w ten sposób. Jak ktoś dojdzie do tego momentu, to im powiem, że im współczuję. Ale to fajnie czy nie fajnie w końcu? Oni nie mają swojego życia po prostu. Żyją życiem innym. No twoim na pewno. No tak, Elka, ty się im dzisiaj dałaś zmanipulować. Ja się nikomu nie dam zmanipulować. Ty się dajesz zmanipulować swojej mamusi. Ale po co to było teraz? Po to było, że nie mam, nie życzę sobie, żeby mi ktoś mówił, że ja się daję manipulować, bo ja się nie daję manipulować. Ale taka jest prawda, bo zablokowałaś osoby przychylne ci. Zablokowałam takie osoby, wobec których uznałam, że im nie ufam, to je zablokowałam. Rozumiemy się? Byście w chuj. A mi pani ufa? Halko, Ela. Zablokowałam osoby tylko takie, które się dziwnie odzywały. I tą sfrustrowaną ciulicę zablokowałam, bo nie budzi żadnych wątpliwości, że to jest hejterka z pijaniem Belwedu. Nie jestem żadną hejterką. Ona nie jest hejterką. Jestem jedyną osobą, która cię broni cały czas. No ale ty wpisy były jednoznaczne. Nie było jednoznaczne, Elu. To, że ktoś chce ci polecić psychologa, nie znaczy, że cię hejtuje. Właśnie. Przeczytaj to na chłodno, jak ochłoniesz. Ale psychiczne też trzeba dbać. Niech sfrustrowana czulica sama idzie do psychologa, dlaczego siedzi do rana na czyimś serwerze Discorda, zamiast zająć się swoją rodziną. Ela, lubisz mnie? Ona już pani dostała... Może sfrustrowana czulica była u psychologa, no ale no może ją obchodzi własne zdrowie psychiczne. Mnie też obchodzi, dlatego byłem u psychologa, bardzo mi z tym dobrze. Zajebiście mi z tym. Może pani by też mówił, kto wie? Ale ja nic nie sugeruję. Ela, lubisz mnie? Ty młody bana nie dostałeś? A jeśli tak, to co? Tak pytam. Pewnie dostał muta. Przede wszystkim chciałam wyjaśnić następującą rzecz, że w Polsce oraz w Krakowie wizyta u psychologa w ramach NFZ nie ma miejsca,
Natomiast płatna wizyta kosztuje 300 zł za godzinę. A ja zarabiam na godzinę 20 zł, robiąc zdjęcia do dokumentów. Dlatego nie pójdę do psychologa, bo mu nie zapłacę 300 zł za godzinę, bo ja zarabiam 20 zł za godzinę, rozumiemy się? Więc nie będę harować 15 godzin, żeby zapłacić psychologowi za jedną godzinę. To jest chyba oczywiste, tak? I taka sama sytuacja jest psychiatrą. Nie mam na to pieniędzy. No a na wakacje dla Marka masz pieniądze? Ja na moich filmach na YouTube zarabiam następujące kwoty. 1000 osób musi wejść na mój film, żebym dostała od YouTube Google Ireland przelew na konto 1 50 groszy. 1000 osób musi otworzyć mój film. 1000 razy musi pójść reklama na moim filmie, żebym ja dostała za mój film, który robię, mając zarejestrowaną działalność gospodarczą, kamerą, komputerem, kręcę, poświęcam czas i nagrywam i dostaję 1 zł 50 groszy. Nikt ci nie każe tego robić. 1000 razy musi pójść reklama na YouTube. I ja nie dam psychologowi 300 zł, jeżeli 1000 osób wchodząc na mój film daje mi złoty 50. Rozumiemy się czy nie? Bo ja, jak dostanę potem z tych filmów 50 zł, to ja te 50 zł muszę zanieść do sklepu spożywczego i kupić jedzenie mojej córce. Jeżeli was to interesuje, to ja na przykład robię obiady i polega to na tym, że mojej córce na przykład dzisiaj usmażyłam koteciki takie kupne, gotowe i różne rzeczy, a sama sobie zjadłam sałatkę. Bo dla mnie jest za drogo, żeby zrobić obiady dla dwóch osób. Rozumiecie czy nie? Bo ja za 1000 osłon filmów dostaję złoty 50 i nie pójdę do psychologa za 300 zł, ani nie pójdę nigdzie indziej, bo mnie nie stać. Nie stać mnie do tego stopnia, że ja robię co innego na obiad mojej córce i jem sama co innego, bo żebym zjadła to samo co ona, to jest dla mnie za drogo. No ale to skoro masz taką sytuację, to dlaczego chcesz dalej stawiać wakacje Markowi, który ewidentnie robi sobie z ciebie żarty, delikatnie mówiąc? Nie stawiam Markowi wakacji, może ty mu stawiasz. Z pewnością nie. Na jakiej podstawie twierdzisz, że mu stawiam wakacje? No sama wcześniej mówiłaś. Nic wcześniej nie mówiłam. Cały czas mu mówię, żeby płacił za siebie. A płaci? Co myślicie, że to jest żart? Że ja piszę w internecie, żeby płacił za siebie, że się żalę, żeby płacił za siebie, że mówię mu, żeby płacił za siebie. Myślicie, że to jest żart? Że ja mu chcę wszystko fundować? To fundujesz mu, czy nie? Nie funduję i nie chcę mu fundować. No to jaki jest problem? Taki jest problem, że nie oddał mi wszystkich pieniędzy za komputer, chociaż wiele razy o to prosiłam. Również publicznie, nie tylko prywatnie. To wyślij mu przedsądowe wezwanie do zapłaty. Każdy inny by zrozumiał. Widocznie taki jest problem, że on się ze mną spotyka dla kasy, no. Co wam mam powiedzieć? Zawsze coś tam po prostu zaoszczędzi parę stówek w lewo, w prawo, nie?
Dla niego to jest atrakcyjne widocznie. Dobrze, słuchajcie, rozłączam się. I tak tutaj nie ma ani jednej osoby, która mnie lubi, ani jednej fajnej. Nie ma, to jest nieprawda. Dzięki. Co wam mam powiedzieć po prostu? Faceci to są skurwysyny, wiecie, jak się zachowuje mój były mąż? Ja mu powiedziałam 2 lata temu, że mam wyjebane na alimenty od niego, żeby sobie zżarł te alimenty, że mam to w dupie, że nie chcę od niego tych pieniędzy, żeby wypierdalał, że nie będę go już prosić o żadną pomoc. A teraz jak się dowiedział, że robię live'y, że jestem popularna, że zarabiam sobie na tych donate'ach, że mam odsłony, to nie tylko, że on mi nie daje żadnych alimentów, nie tylko, że mi nie pomaga przy dziecku. Wiecie, że on przychodzi do mnie 2 razy w tygodniu bez uprzedzenia i prosi mnie o pieniądze, żebym mu pożyczyła? Ale chyba mu nie pożyczasz? Pożyczam mu z litości. A ciągle oddaje? Nie, nie oddaję nigdy. Ciągle coś wymyśla, a to mu się coś stało, a to coś, a to jakaś sensacja, a to jakieś wydarzenie, a to jakaś nagła sprawa. I jak 2 lata temu mu powiedziałam, żeby się wypchał alimentami, że ja od niego nic nie chcę, to teraz przyłazi i wyciąga łapę. Elu, za bardzo dajesz się im wykorzystywać. Naciągać. Rozstałam się z nim 10 lat temu, jak dziecko było malutkie. Poszedł po prostu w pizdu, nie pomagał mi 10 lat. A teraz jak zobaczył, że jestem youtuberką, to przychodzi do mnie po prostu bezczelnie po pieniądze cały czas. Już trzeba być po prostu strasznie bezczelnym chujem, nie? A ja się czuję po prostu taka zażenowana, nie? Bo on przychodzi... I kurwa, ja nie wiem, po co on przychodzi. Czy może się chce zobaczyć z dzieckiem? A może chce coś pomóc? A może chce coś powiedzieć? A on przychodzi i mówi, dawaj pieniądze, bo dowiedziałem się, że zarabiasz teraz więcej. To możesz przecież coś kopsnąć byłemu mężowi, nie? A jak nie dasz, to cię zgłoszę do opieki społecznej, że jesteś złą mamą i cię odbiorą dziecko. Ja bym mu dawał pieniądze w 5D. W sumie to mi tak ogólnie rzecz biorąc daje do zrozumienia, że jak mu nie będę te 500 miesięcznie dawać, to będzie zeznawał przeciwko mnie w sądzie, żeby mi odebrali córkę. Elu, ale to jest szantaż. Powinnaś to zgłosić. Na to, że mi to ja nie potrzebuję. Pół miesięcznie. Wystarczy, że wam mówię. I ty mu płacisz co miesiąc 500 zł? Czasami więcej, za święty spokój, że nie będzie na mnie donosił do urzędu, że jestem złą mamą. A poza tym wszystkim, to ja wszystko cały dzień muszę zrobić, wszystko załatwić, na wszystko zarobić, wszystko zorganizować, a on tylko ewentualnie zgłosi, że ja jestem do dupy. Ale jego nigdy nie ma. Co będzie, jak... powie, że teraz chce 1000 zł albo 1500 zł. No kurwa, będę musiała mu dać, no. Wcale nie. Powinnaś, Ela, w ogóle to zgłosić, że on nie płaci tych alimentów. To jest wasza wspólna córka i powinniście razem na nią łożyć. Mam, bo... raz go prosiłam o 100-200 zł chociaż. To mnie obrażał i nękał, po prostu pisał mi SMS-y, mam w telefonie. Za każdym razem, jak prosiłam o alimenty, chociaż 300 zł miesięcznie, to mi odpisywał, nie będę utrzymywał z twojej starej dupy.
Ale Elu, on ma utrzymywać Marysię, a nie ciebie. Zgłoś to do sądu. On twierdził, że jak on raz na miesiąc mi da 200 zł, to że ja ukradnę jej dziecku i zrobię sobie za to wizytówki. A to, że ona cały miesiąc ma gdzie mieszkać, ma co jeść, jeździ samochodem, wszystko jej kupuje, załatwiam, no to czarodziejska wróżka to kupuje, nie wiadomo kto. On uważał, że jak on da 200 zł, to ja to ukradnę. Że on nie może dać na dziecko nawet 50 zł na miesiąc, bo ja to ukradnę. A dziecko żyje nie wiadomo za co. Elu, zgłoś to do sądu, napisz wniosek. Nie, nie potrzebuję zgłaszać, ja mam wyjebane na te parę stówek od niego. Ja nie potrzebuję tego zgłaszać. Dobrze, ale to w takim razie ty mu nie dawaj pieniędzy. To nie jest parę stówek od niego, tylko to jest parę stówek od ciebie. A poza tym te pieniądze należą się Marysi. Ale co, to mam go pobić, żeby mi dał? Nie, złożyć wniosek do sądu. Jak nie będzie płacić, to sąd nasila na niego komornika i komornik będzie ściągał te długi z niego. Jest coś takiego jak szantaż. I akurat szantaż w polskim prawie jest nielegalny. Można to zgłosić. Przekupstwo też. No to mogę powiedzieć taką rzecz. I jak, że jak będę go nękać o alimenty, teraz zacznę w lipcu, to we wrześniu nie będzie już żadnych filmów i live'ów, bo po prostu mnie już nie będzie. Nie trzeba będzie płacić alimentów, bo już nie będzie komu. Ale bo on mnie po prostu załatwi. Ty sugerujesz, że on się zabije? Tak. A on ci tak kiedyś powiedział, że cię zabije, jak mu nie dasz pieniędzy, albo będziesz chciała je wyegzekwować? Myślę, że jak będę schodzić ze schodów, a on będzie szedł za mną, to mnie zepchnie, złamie sobie kark i nie będzie musiał płacić już alimentów. Myślisz, że on ci nie powiedział. Elu, a czy ty się go boisz? Myślicie, że takie sytuacje się nie zdarzają? Że mężowie się nie pozbywają żon, którym muszą płacić alimenty? Nie słyszeliście o takich sytuacjach? Na jakim świecie wy żyjecie? Myślicie, że są jakieś przesłanki ku temu, żeby tak sądzić? Myślicie, że wam też, że w szpitalu psychiatrycznym ludzie lądują. Myślicie, że wam będzie się proces opłacał? Ja chcę żyć, nie potrzebuję tego kilkaset złotych od niego. Elu, ale to ty mu płacisz, żeby na ciebie nie donosił. Nie dawaj mu pieniędzy, gdybyś te pieniądze mogła Marysi odkładać na przyszłość. Widzicie, to jest troszeczkę wszystko skomplikowane. Nie wiem, jak wam mam to naprawdę wytłumaczyć. Lepiej prosto. Jest to troszeczkę wszystko zawiłe, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że to, co robię, jest najlepszym wyjściem z mojej sytuacji. Nie jest to żaden jakiś przypadek, tylko przemyślana decyzja, jak zresztą wszystko, co robię. Ludziom się wydaje, że to, co ja robię, to jest jakiś totalny chaos, a to jest wszystko, to są wszystko przemyślane decyzje. Nie, żebym podważał twój autorytet, ale wiesz, że szantażyści zazwyczaj chcą więcej i więcej i więcej. I w pewnym momencie dochodzimy do takiego etapu, gdzie nie jesteśmy w stanie już zaspokoić tego szantażystę. No ale wiesz, co się wtedy stanie? No to wtedy... A co się stanie właśnie? Wtedy uruchomię plan B. To znaczy... Sama się stanę oprawcą z ofiary. Jak będzie chciał
będzie miał już takie żądania, których nie będę w stanie zaspokoić, sama będę musiała się stać oprawcą. Co masz przez to na myśli? No kurwa, dobrze, wiesz co, już nie ciągnij ją za język, a ty, Elu, już nie dokańczaj tego, bo to jest... Nie... Gdzie ja jestem? Co mam na myśli? Zadbam o to, żebym to ja szła z tyłu schodów wtedy, wiesz? Elu, nie mów takich rzeczy, naprawdę. Po prostu nie daj się mu zastraszać. Nie daj się mu zastraszać i nie dawaj mu żadnych pieniędzy. Jak zobaczy, że jesteś asertywna, to w końcu przestanie. Tylko nie ulegaj. A ja mam w dupie te kilkaset złotych. Wali mnie to. Niech sobie zeżre. Tym zakończmy. Niech je. Dosyta. Jestem youtuberką, liverką, robię blogi, filmy, zapierdalam, robię live'y do 5 rano. Trzeba się, kurwa, podzielić z rodziną, nie? A co myślicie, że nie? Zawsze przychodzi parę osób, a potem poharacz. Przecież ci różni urzędnicy też wyciągają łapę po pieniądze. Ten sąd rodzinny zwąchał, że zarabiam na tych live'ach, to mnie różnymi grzywnami poobciążali. Za to. Zarabiam, no to mogę zapłacić, nie? A normalnie żadnej matce by nie zasądzili żadnych pieniędzy, ale kurwa, skoro zarabiam, to się mogę podzielić, nie? Ja cały czas tylko muszę się opłacać tym zjebom. Grzywne dali. Okazali mi na przykład zabiegłych sądowych psychologów zapłacić 1000 złotych za ocenę, czy jestem dobrą matką, a normalnie większość rodziców w sądzie rodzinnym jest zwolniona z takich opłat, bo to jest na koszt Skarbu Państwa. Ale oni stwierdzili, że skoro zarabiam na tyle na tych live'ach, to mogę te 1000 złotych dać. I ciągle mi po prostu walą jakieś opłaty przy okazji tych wszystkich lustracji. Prawicowy rząd Prawo i Sprawiedliwość mi daje jakieś dofinansowania na dziecko, 500+, jakieś zwolnienia z podatków, wsparcie w czasie koronawirusa, a lewicowe sądy, urzędy, instytucje tylko wyciągają łapę po pieniądze cały czas ode mnie. U nich to działa w ten sposób, że cały czas inwigilują, sprawdzają, ile zarabiasz. Grożą ci, że jak powiesz, że za mało zarabiasz, no to ci odbiorą dziecko, bo za mało, bo nie masz środków, żeby żyć. Jak się przyznasz, że zarabiasz więcej, no to jest dla nich zielone światło, żeby ci zasądzić różne opłaty, no bo skoro kurwa zarabiasz, to możesz zapłacić, nie? I nie wiadomo właściwie, co mówić, ukrywać te dochody, czy zawyżać. Bo jak powiesz, że nie masz, to masz problem. Jak powiesz, że masz więcej niż masz, to też masz problem. To są po prostu pojeby. Pasuje ukrywać w ogóle, ile się zarabia, nic nie mówić, żeby się nie przypierdalali. Część tam wykazywać w podatkach, a resztę powiedzieć, że to są dochody zwolnione od podatku, a ile to jest, to po prostu nie powiem, bo jak powiesz, że coś masz, to natychmiast znajdą sposób, żeby ci to wydrzeć. Lepiej, Elu, nie mów o tym tutaj. Teraz nie przesadzam, bo wydawało mi się, że jak będę mówić, że mam tam jakieś korzyści z tego wszystkiego, czym się zajmuję, to się ode mnie odwalą, bo stwierdzą, że zarabiam na córkę. To oni stwierdzili, że skoro mam jakieś dodatkowe pieniądze, to mogę przecież zapłacić sądowi rodzinnemu, sędziemu, komornikowi, kuratorowi, biegłym sądowym, opiece społecznej. Każdy chce pieniądze.
Ode mnie jednej mamy Marysi. A jak powiesz, że masz za mało, no to do, dziecko do domu dziecka, no bo nie ma dziecko co jeść, nie? Oni sobie po prostu siedzą z notesem i sobie liczą. Czy ci wystarczy na rosół z makaronem, żeby zapłacić za prąd? Zostanie ci 300 zł miesięcznie, no to to akurat tyle, żeby ci zabrać. A jak sobie wyliczą, że nie masz na ten rosół z makaronem, no to ci zabiorą dziecko. No to jest takie skurwienie, co wam mam powiedzieć. I wcale nie zmyślam teraz, tylko wiem, na czym to wszystko polega. Od pierwszego dnia, jak przychodziła ta pierdolona opieka społeczna jeszcze parę lat temu, jak córka była w przedszkolu, to cały czas ich interesowały moje dochody. Cały czas na każdym kroku, non-stop. Ja myślałam, że oni się martwią, żeby dziecko po prostu ma pieniądze, nie? A oni cały czas tylko próbowali zebrać informacje, ile można ze mnie zedrzeć w postaci różnych kar, opłat, czy mam jakąś nadwyżkę. Cały czas było to im potrzebne tylko i wyłącznie do tego, nie żeby stwierdzić, czy dziecko żyje w odpowiednich warunkach, bo oni mają to w dupie. Czy dzieci polskie jedzą, czy nie jedzą, czy mają nowe buty, czy ze śmietnika gdzieś wzbierane. Oni to mają gdzieś. Ich tylko interesuje, ile zarabiają rodzice, czy mogą tą nadwyżkę im zabrać. To jest, na tym polega ta opieka społeczna. Dlatego jak was będą kiedyś sprawdzać, to się nie przyznawajcie do żadnych dodatkowych pieniędzy, bo wam to po prostu potem wydrą, tak jak mnie. Ale spoko, ja się za to i tak zamszczę. Słuchajcie, ja ten, idę się już położyć. Nie, ja się dobrze czuję, wszystko w porządku. Fajnie, że się może trochę wygadałam. Jest jeszcze ktoś tutaj, czy nie ma nikogo? Tak, jesteśmy. Nie, ja się dobrze czuję, wszystko w porządku. To bardzo dobrze. Nie przejmuj się, Ela, tym wszystkim. Ale nie, ja się w ogóle nie przejmuję. Dobrze. Właśnie nie ma sensu przejmować hejterami, bo z hejterami jest tak, ja z hejtem się zmagam od 2000 roku. To już dwa pokolenia hejterów przeminęły. Jedni hejterzy się zestarzeli albo zdechli. Przyszli nowi. Ciągle się rodzą kolejne osoby, które za chwilę będą gryzły, także to jest syzyfowa praca, to ci hejterzy zawsze będą. Ja to widzę po prostu po ludziach, jak się po prostu są jedni hejterzy, którzy tam wiedzą o mnie różne rzeczy sprzed 20 lat, nie? A są tacy zupełnie nowi, co się dopiero wykluli, co nawet nie wiedzą o faktach sprzed roku, nie? Tam dopiero się gdzieś dowiadują, zbierają informacje. Także to jest po prostu taki proces, co cały czas trwa, nie? Te mędy ciągle się rodzą i nowe się po prostu przypieprzają i walka z nimi to nie ma sensu, bo to jest walka z wiatrakami, nie? Jednych zniechęcisz, jednego kopniesz w ryj, spacyfikujesz, zgłosisz na policję, to w jego miejsce wskoczy 5 następnych. To w ogóle nie ma sensu. Przecież nie poświęcę swojego życia na ciągłe zwalczanie hejterów, nie? Oni nigdy nie znikną. I będzie ciągle coraz więcej. Oni się po prostu mnożą jak wszy. Pluskwy, jakieś mędy łonowe, chujnie, co?
No nie, no dlaczego się nie śmiejecie? Z tymi hejterami to jest jakaś masakra, no. I jesteście tam? Tak, tak, słuchamy. Ale mam nadzieję, że mnie, kurde, nikt nie nagrywa, bo dzisiaj to już... Jest już piąta, więc wątpię, że komuś by się chciało. Ale nie, bo te gnoje puszczają nagrywanie w komputerze, idą spać i mają potem nagrane, wiesz? Aha, w ten sposób. No, bo Buziaczek tak nagrywał zawsze ten mój kanał Kocham Elę, tylko mu powiedziałam, żeby nie nagrywał, że już nie potrzeba. Nie, on puszczał nagrywanie i wszyscy spać, na drugi dzień miał gotowe. No ale też tutaj później już się nie działo nic takiego, co by ich interesowało, więc powinno być w porządku. A niech sobie nagrywają, nie słuchają, a co ja mam to w nosie po prostu? A co, czy ja łamię prawo, co ja nie mam, co nie ma wolności słowa, nie mogę powiedzieć, co myślę, co czuję, no co jest do cholery jasne. Przecież nic nie powiedziałam niewłaściwego, nie? Nie, nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Tylko mam dosyć tego Marka. On mi działa na nerwy po prostu. W ogóle po prostu... Faceci są strasznie mało odporni psychicznie w stosunku do kobiet, bo ja się dostosowałam, zapieprzam, staram się, nie? A zarówno ten mój były mąż, jak i Marek, to kompletna jakaś załamka. Postaraj się nie myśleć o Marku. Ciężko jest się tak naprawdę oprzeć na mężczyźnie. A facet to tak na dobrą sprawę to potrzebuje niańki.
O, słuchajcie, coś mnie wyciszyło i dobrze, bo tam coś mówiłam i się nie nagrało. Słuchajcie, to ja już idę spać. Dobranoc, przepraszam, nie chciałam wchodzić na tą głosówkę, bo mam zły humor. Halo? No. No to pa, dobranoc, ja już kończę. Chodźmy spać, dobrze? Dobrej nocy. No, no to pa, cześć. Dobranoc.